Nie są najgorsze. Nowa Prawica, proszę. Patryk Wącławski, Nowa Prawica. Panie pośle, kiedy prawie 10 lat temu miało w Polsce miejsce referendum dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej, uśmiechnięci politycy właściwie we wszystkich mediach przekonywali nas, że Unia Europejska da nam swobodę podróżowania, swobodę zatrudnienia, możliwości handlowe, możliwości coraz lepszego rozwijania się Polski. Natomiast okazało się, że większość tych rzeczy zapewniły nam umowy międzynarodowe, które z Unią Europejską nic wspólnego nie mają. A Unia Europejska z drugiej strony codziennie zasypuje nas setkami nowych absurdów i śmiesznych, jak mierzenie krzywizny bananów, ale też strasznych, jak na przykład przepisy określające minimalną wysokość podatków czy akta. A ostatnio, w tym tygodniu, federaści nasi kochani wpadli na wspaniały pomysł cenzurowania bajek. Otóż polskie dzieci nie będą już mogły uczyć się o murzynku Bambo, który w Afryce mieszka, bo to przecież strasznie rasistowskie i niepoprawnie polityczne, że czarną skórę ma ten nasz koleżka. Kiedy wreszcie PiS otworzy oczy na to, że Unia Europejska nie jest takim rajem, jaki nam obiecywano, że Polacy w referendum, mimo że wtedy poparli to wstąpienie, zostali w pewnym stopniu oszukani. Kiedy przyznacie się do tego, że podpisanie przez prezydenta Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego było błędem? Chyba ja uważam, że Unia Europejska przy wszystkich swoich mankamentach i przy silnych egoizmach narodowych, każdy tam walczy mocno o swoje, jest najlepszym rozwiązaniem dla Polski geopolitycznie, politycznie, także gospodarczo. Nie ma w tej części świata innego systemu integracji, który mógłby go zastąpić. Znaczy jest wschodni, jest Zbir, Białoruś i tak dalej, ale to nie jest chyba kierunek aspiracji Polaków. Nasz kierunek jest kierunkiem na zachód. W związku z tym nic zamiast Unii Europejskiej nie ma, więc też trzeba być realistą, to po pierwsze. Po drugie chciałbym pana, niestety muszę pana, nie chciałbym, ale muszę pana zmartwić, bo gdyby pan teraz zrobił badania, albo jeszcze raz było referendum akcesyjne do Unii Europejskiej, to sądzę, że ten wynik byłby zdecydowanie lepszy. Znaczy Polacy realnie odczuli, na przykład na wsi, chociaż ta sytuacja się może skończyć, o to trzeba walczyć. Patrzę na kolegę z PSL-u, o trzeba walczyć o dopłaty, żeby je utrzymać. Nie, mówię to naprawdę, bez ironii, zupełnie poważnie. I oczywiście nikogo więc, nie martwi, więc że ta sytuacja się poprawiła. Unii bankrutują, nie, są olbrzymie kłopoty finansowe, gospodarki w tempie się rozwijają albo nawet mają recesję. No. Wie pan, martwi mnie bardzo i tutaj widzę właśnie, widzę pewne zagrożenia, na przykład z wejściem do strefy euro, która sama w sobie w tej chwili przeżywa poważne kłopoty, a nasi politycy, politycy z opcji rządzącej chcą nas przekonywać niebawem, że wejście do płonącego domu to jest najlepsze rozwiązanie, że jak się pali, to należy tam wbiegać, a nie uciekać. Więc oczywiście widzę zagrożenia, ale też nie widzę alternatywy na dziś. Na dziś nie widzę żadnej alternatywy. Uważam, że Unia Europejska jest najlepszym z możliwych paktów, rozwiązań politycznych w tej części świata. Czy ja dobrze pamiętam różnicę zdań z prezesem Kaczyńskim, bo nie wspomniał pan o traktatu. Tak, lizbońskiego. Czy tak, wasze stanowiska się zbliżyły w międzyczasie? Nie, no tak rzeczywiście było. Ja wraz z grupą kolegów chcieliśmy, żeby ten traktat lizboński, który no, był najlepszym na owy czas z możliwych wynegocjowanych rozwiązań, nie był idealny, ale polityka to jest sztuka osiągania rzeczy możliwych, żeby został bez tego dodatkowego hamowania przyjęty. Rzeczywiście stąd ja byłem niedoświadczonym parlamentarzystą i nie widziałem całej gry politycznej, która wokół tego się toczyła. Dzięki tej zdecydowanej postawie wtedy kolegów z partii okazało się, że Donald Tusk dał pewne gwarancje, których potem oczywiście nie zrealizował, bo miał być rozdział konstytucyjny, na przykład rozdział europejski w konstytucji, który by tak jak na przykład w niemieckim prawie powodował, że Polska musiałaby przy ratyfikacji wzmocnić rolę parlamentu, Komisji Europejskiej. No nie chcę was zanudzać szczegółami. Tak czy owak, dzisiaj poseł Adamow bije się w piersi. Nie, pewnie postąpiłbym podobnie, tylko nie tak. Wtedy to byłem jakby, że tak powiem, kanciasty. Znaczy jak szedłem, to zrzucałem w składzie porcelany, jak ten słoń różnego rodzaju tam spadł. Dały wazy i tak dalej. Teraz już wiemy, jak to się robi. Krótko, tylko bardzo proszę krótko. Ja chciałbym tylko, Konrad Berkowicz, Nowa Prawica. Ja chciałbym tylko zwrócić Państwu uwagę, co się tutaj wydarzyło przed chwilą, jak kolega z Platformy pytał pana o sprawę zadłużenia, to doszło do tego, że bezczelnie na oczach widzów kłócicie się państwo Platforma z PiS-em. Kto bardziej jest winny temu, że zadłużyliśmy się na kolejne 300 miliardów i teraz jesteśmy zadłużeni na 800 miliardów. I jeszcze pan, panie pośle, jest na tyle bezczelny, że pan potrafi mówić, że ludzie są teraz zadowoleni z wejścia do Unii Europejskiej w momencie, kiedy zostali zadłużeni w sumie na 50 tysięcy złotych i w związku z tym są zadowoleni, bo widzą to, że mają pieniądze jakieś, a nie widzą, że są zadłużeni. Także skoro przyszliśmy na ty, panie pośle, to wstyd, Adasiu, no wstyd. No dobrze. Nowa Prawica, bardzo proszę. Dawid Lewicki, Nowa Prawica. Panie Pawle, dotknął pan tutaj słusznej kwestii.
Tutaj. Po prawej daleko. Dotknął pan tutaj słusznej kwestii odnośnie konstytucji. No wiemy jak u nas wygląda system prawny, ale czemu się tu dziwić, skoro obecnie mamy około 100 tysięcy aktów prawnych, a przed wojną mieściło się to wszystko na 1 000. Mamy obecnie 450 tysięcy urzędników. Nie jesteśmy na zjeździe KCPZPR, więc proszę o kulturę. Jeszcze nie. Mamy... Mamy obecnie, panie Pawle, około 400... Sytuacji, nieźle. Pamiętajcie, dzieci, zgoda buduje. Nigdy. Z SLD nigdy. Mamy obecnie około 450 tysięcy urzędników, a kiedy upadały rządy PZPR-u, SLD, jak to woli, było 150 tysięcy urzędników. Teraz w dobie obecnej komputeryzacji powinno być ich, powiedzmy, kilkadziesiąt tysięcy maksymalnie, tak? Chciałbym wiedzieć, czy popiera pan nasze postulaty odnośnie państwa minimum, które by było proszę konserwatywne pana, światopoglądowo ja i gospodarczo. Poruszył pan bardzo ważny temat. Nie ma znaczenia, znaczy popieram pańskie postulaty jako człowieka, nie jako partii, tylko jako człowieka. Ja bym panu, pan prosił bardzo, tylko pan nie powiedział też, jest, nawiązał pan do tej starej komuny, więc za tej starej komuny, kiedy Polskę określano państwem policyjnym, rządziła milicja i ZOMO, wie pan ile pracowało urzędników w Komendzie Głównej Milicji Obywatelskiej? No założę się, że dużo mniej niż obecnie. W 500. Wie pan, ilu w tej chwili pracuje? Ile jest etatów? Kilka tysięcy. 4800. 4800 i dwa trupy, z którymi negocjowali przez godzinę z trupami. No. Nowa Salon. Prawica, proszę. Lech Walicki, Nowa Prawica. Na początku krótka anegdotka, ale to sprawa istotna dosyć. W 2008 roku jadąc z Puław do Białegostoku na skrzyżowaniu dróg krajowych 19 i 48 pod Kockiem uległem dosyć poważnemu wypadkowi. Tu już nie będę się wdawał w szczegóły, ale nigdy nie zapomnę słów strażaka, który mi powiedział. No niech się pan nie martwi, ale tutaj taki wypadek ma miejsce raz na 2 tygodnie. Wy tam to nie próbujecie z tym nic zrobić? No, próbujemy od 4 lat, żeby wybudowali tu rondo, ale sam pan wie, jak to jest. Teraz minęło 5 lat, nic się w tej sprawie nie zmieniło. Poza tym, że można przeczytać o kolejnych wypadkach w internecie i myślę, że takich miejsc w Polsce jest setki. I czy nie uważa pan, że w tych okolicznościach dosyć niesmacznym jest mówienie społeczeństwu, że montowanie kolejnych setek fotoradarów jest spowodowane względem bezpieczeństwa, a nie po prostu wyciąganiem ludziom pieniędzy z kieszeni i łataniem dziury budżetowej, zwłaszcza, że w planowanym budżecie planowany przychód z tego tytułu wynosi 1,5 miliarda złotych. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie? Zwracę pan uwagę na bardzo ważny problem bezpieczeństwa i myślę, że to nie jest kwestia tylko nadmiernej szybkości, ale także kwestia kierowców jadących na 2 gazach. Ale też niech pan zwróci uwagę, jeśli pan jeździ po Polsce, że przybywa także tych rond. Ja jeśli jadę z Warszawy do domu przez Stanisławów, Węgrów, Sokołów, to w tym Węgrowie w ciągu ostatnich 5 lat zbudowano co najmniej 6 rond. W Sokołowie Podlaskim podobnie. Tak, gdzie ale ja byśmy... mówię o skrzyżowaniu 2 dróg krajowych, gdzie zachodzi złudzenie optyczne. I niech pan zwróci uwagę, że też na skrzyżowaniu ważnych 2 dróg krajowych, Lublin-Warszawa i Grójec-Mińsk-Mazowiecki, także wybudowano rondo. Czy to rondo spełnia tam swoją funkcję? Czy tam nie powinien być zbudowany wiadukt? Bo to rondo tylko i wyłącznie hamuje ruch. W takim razie pan uważa, tam, że tam powinien stać fotoradar? Nie, nie fotoradar, ale z pewnością dobrze, albo, światła, pytanie, czy, albo światła, albo rondo, pan, albo inna forma regulacji. Złotych, które trzeba zainwestować w fotoradary, lepiej by się przyczyniło do ułatwienia czy zwiększenia bezpieczeństwa w takich miejscach, gdzie jest ewidentne niebezpieczeństwo i potwierdzają to dane statystyczne. Co 2 tygodnie czy co miesiąc ma miejsce w pewnych miejscach wypadek. I nikt nic z tym nie robi. Natomiast mówi się nam, że nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego będą stawiać fotoradary. Tylko pewnie pod szkołą, za krzakiem. Dobrze. I tak dalej. Otóż, proszę pana, przyznaję panu rację w tym zakresie, że i to rondo, o którym pan mówi, i wiele innych miejsc, tam gdzie niesłusznie tam nie stawia się foto... No więc jeśli nie ma ronda, to trzeba je zbudować, jak to skrzyżowanie. Tam, gdzie nie ma potrzeby stawiania tych fotoradarów, po to, żeby rzeczywiście tylko i wyłącznie łupiły podatników, proszę to zgłaszać i na pewno będą one eliminowane. Ale tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne, tak jak pan mówi, przy szkołach, w newralgicznych miejscach, na trudnych skrzyżowaniach, tam niewątpliwie powinny się pojawić. Kongres Nowej Prawicy. Pan Berkowicz, ja
wracając do pikantnie marnej złośliwości kolegi z palikociarni, chciałbym zaznaczyć, że ja bardzo się cieszę, że jestem w partii, która mimo sondaży mówi to, w co wierzy, a nie tak jak kolega nabija głosy panem posłem, który chodzi po Sejmie w sukience. Ale wracając do rzeczy poważnych, panie pośle, bo pan wspomniał o bezrobociu i polityce w związku z tym, prawda? A w Polsce praca jest opodatkowana jak alkohol, akcyzowo, no bardziej się nie da. Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracownika, musi co miesiąc płacić haracz w wysokości niemal równej pensji tego pracownika, prawda? I co więcej, tak opodatkowane jest paliwo i energia, bo ludzie i tak muszą tankować i tak muszą ogrzewać swoje domy. Tak opodatkowane są papierosy i alkohol, bo są ludzie, którym czy trudno ja mogę z tego prosić zrezygnować. O pytanie już? Tak, już zmierzam do pytania. I właśnie tak samo jest opodatkowana praca akcyzowo. I w związku z tym wygląda to tak, jakby państwo było mafią, która wchodzi do naszych domów i mówi, pracujesz to płać, albo pójdziesz za kratki. W związku z tym moje pytanie, panie pośle, po której stronie pan jest? Czy po stronie mafii i tych praw mafii, czy po stronie obywateli, którzy broniąc się przed tym, często łamią prawo, unikając podatków? Wie pan, mi się wydaje, że wasze środowisko polityczne ma naprawdę, że w tym waszym myśleniu jest dużo prawdy. I czasami mam wrażenie, że tak jak pan mówił, to myślę tak, jeszcze się pod tym podpiszę, ale później też jest taki czas czasami na otwarte powiedzenie czegoś. Ta retoryka, no, że państwo jest mafią i my jesteśmy albo po stronie państwa, albo po stronie przedsiębiorcy, to już mi nie odpowiada, dlatego że dopiero w tym momencie... to tak traktują, skoro unikają podatków, oszukują państwo, są do tego zmuszeni, tak. To sami traktują państwo jako wroga. Wiele pańskich argumentów, wiele pańskich argumentów jest racjonalnych. I dlatego myślę, że gdybym ja się opowiadał, zawsze opowiadałbym się za zmniejszeniem podatków. Więcej, zachęcam was jako młodych ludzi, zróbcie coś takiego jak w Ameryce. Myśmy próbowali zrobić. Część osób z naszego środowiska jest gotowa się w to włączyć, żeby politycy przed wyborami podpisywali, że nie będą się już nigdy opowiadali za zwiększaniem podatków i innych danin. To jest dla mnie jakieś rozwiązanie. Słyszałem pana posła. Panie pośle, przepraszam bardzo. Nowa Prawica, bardzo dziękujemy. Panie pośle, chętnie bym porozmawiał jeszcze z... Po programie do dyspozycji studio Bufengres Nowej Prawicy. Mogłoby to trwać jeszcze bardzo długo. Daniel Stanowski, Nowa Prawica. Ja zapytam, odniosę się do tego kawałka nagrania, który był na początku odnośnie pani minister Muchy, natomiast nie o wychowywaniu dzieci absolutnie, tylko o tym, co pan tam bardzo dobitnie mówił, że pani minister Mucha powinna się podać do dymisji, a to było po tym, jak jeden mecz się nie odbył i tam była jakaś wpadka. I zastanawiam się, dlaczego tak mocno było to akcentowane, że pani minister powinna się podać do dymisji, natomiast nie było w ogóle akcentowane, że tego problemu nie byłoby, gdyby ten stadion nie był państwowy, gdyby to jakiś prywatny inwestor wybudował stadion i po prostu zarabiał na nim. Znaczy ja przecież... chcę pana poinformować, że to prywatne firmy go wybudowały, nie państwowe. Ale za czyje pieniądze? No za pana, za wszystkich nas. Gdyby budowały za swoje pieniądze i zarabiały na tym, miały motywację w tym zarabianiu na tych pieniądzach, to na pewno do takiej wpadki by nie doszło. A teraz, no można sparafrazować słowa Stefana Kisielewskiego, że bohatersko walczymy z problemami, które w żadnym normalnym ustroju by się nie pojawiły. Czy wie pan, problem stadionu narodowego polegał na tym, że po prostu nie wykonano na czas, nie zrobiono tak jak powinno, a pieniądze zostały zapłacone. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te firmy rodzime polskie do dzisiaj mają niektóre niezapłacone, tak? I no to była wielka wpadka, tak? Ludzie chcieli przyjść, zobaczyć mecz, okazało się, że zobaczyli wielkie jezioro. No zawody i to był problem, pływackie. Tak? Zawody zaglądamy pływackie, do internetu, panie pośle. To jest problem. A propos meczy. Nowa Prawica, proszę. Panie pośle, ja chciałbym zapytać o sprawę bardziej fundamentalną, bo moim zdaniem każdy dorosły człowiek ma prawo żyć wedle własnej woli, dopóki nie narusza wolności drugiego człowieka. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I państwo powinno ingerować wówczas, kiedy ta wolność jest naruszana. Wedle zasady wolność mojej pięści kończy się na wolności twojego nosa, prawda? Skąd więc, skoro pan się zgadza zwłaszcza, skąd, na jakiej podstawie dajecie sobie prawo do zabierania ludziom pieniędzy i decydowania za nich, na co je wydacie, na przykład proponując finansowanie prezerwatyw czy in vitro, i na jakiej podstawie chcecie decydować za rodziców, czego będą się uczyć ich dzieci, na przykład proponując przymusową edukację seksualną już od pierwszej klasy szkoły podstawowej? No nie zamykamy oczu na rzeczywistość. Nie jesteśmy obłudni, tak jak właśnie hierarchowie Kościoła katolickiego, którzy na przykład głoszą treści, że
im zależy na życiu, że są przeciwnikami aborcji, tymczasem nie dopuszczają do swoich, że tak powiem, umysłów albo obłudnie okłamują ludzi, że nielegalne aborcje to w Polsce może być nawet 200 tysięcy straconych dzieci. Ja pytam o wolność, panie pośle. Czyli pan jednak nie jest zwolennikiem wolności. Zdecydowanie. Rozumiem, dlaczego w takim razie pierwsze słowa waszego programu, obłudne właśnie, brzmią: mamy dość tego, że ktoś za nas decyduje, że ktoś nam mówi, jak żyć. Dlaczego wy chcecie mówić rodzicom, czego mają być uczone ich dzieci? Dlaczego wy chcecie mówić, gdzie te pieniądze mają być przeznaczane? Nawet usłyszałem w Telewizji Polskiej ostatnio, panie pośle, że pan się jest zwolennikiem tego, by państwo dotowało dla ludzi jakichś niedołężnych, dla którzy sobie nie poradzą sami, dotowało talony dla usług prostytutek. Gdzie tu jest wolność, panie pośle? Proszę pana, bardzo długie zadaje pan pytanie, natomiast odpowiedź jest dosyć prosta. Odpowiedź jest prosta. Z nadzieją, że pan odpowie. Odpowiedź jest prosta. Po prostu Ruch Palikota jest jedyną postępową partią, taką bym powiedział oświeceniową, która w sposób racjonalny chce sprawić, aby Polacy każdemu żyło się szczęśliwiej i dostatniej. I wszystkie działania, które podejmujemy, temu służą. Pan wyłącza pewne grupy z prawa właśnie do szczęścia, a my nie. Jeżeli ktoś jest odmienny, jeżeli ktoś żyje w związku... Dlaczego piszecie o wolności w programie, ale da mi pan odpowiedzieć? A ważniejsze dla was jest sprawiedliwość społeczna, szczęście, uszczęśliwianie ludzi na siłę. To są pana insynuacje. Proszę pana, jeżeli są osoby niepełnosprawne, w takiej Holandii osoby niepełnosprawne, które mają problem z zaspokojeniem popędu płciowego, otrzymują właśnie z opieki socjalnej talony na skorzystanie z usług prostytucji. Gratuluję, ale skoro chce pan... Skoro pańskim zdaniem w tym celu, to jest żeby zaspokoić pomoc. Swój popęd dobrze, seksualny. Dobrze, ale nierównocześnie. Ale nierównocześnie. Dobrze, proszę pana, pana pytania świadczą właśnie dobitnie o tym, że edukacja seksualna w szkołach jest niezbędna, ponieważ te mity, które pan tutaj powiela, no są dosyć groźne. Ale panie pośle, skoro pan uważa, że to jest dobre pomaganie niedołężnym poprzez talony dla prostytutek, to czemu pan nie założy własnej fundacji i własnymi wysiłkami ludziom podobnym do pana będzie pan finansował te talony? Dlaczego pan... Zaskoczę pana. Dlaczego pan, panie pośle, zmusza ludzi, którzy się z tym nie zgadzają, żeby pod przymusem płacili w podatkach na takie absurdy? Bardzo proszę, panie pośle. Pan z Nowej Prawicy powinien wiedzieć, że jedno, co jest pewne w życiu, to śmierć i podatki. Natomiast jeżeli chodzi o fundację, to zaskoczę pana, bo myślę, że jeszcze w tym miesiącu fundację założę. Mam wszystkie dokumenty rejestracyjne przygotowane. To tylko zajmować się fundacją. Patryk Wącławski, Nowa Prawica. No właśnie, panie pośle, tak trąbicie o tym, jaki to ten pakt fiskalny jest szkodliwy, jakby zapominając, że jego wprowadzenie to właściwie jest po części wasza wina. Nie wiem, czy brak wam wyobraźni politycznej czy znajomości historii, żeby poskładać parę faktów i dojść do wniosku, że zarówno pakt fiskalny, jak i teraz ustawa pozwalająca obcym służbom mundurowym na działanie w Polsce, to są bezpośrednie efekty podpisania przez świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego traktatu lizbońskiego. No gratuluję panu takiej paraleli. Wie pan, dojść do takiej konkluzji, oczywiście, że... Najpierw proszę pana... Pozwoli pan? Najpierw proszę... Ale... Mogę? Odpowiedź. Był zarzut, a teraz będzie pytanie, ale... Jeżeli pan sobie chce odpowiedzieć na to pytanie, to chętnie panu oddam swój czas. Co z was za opozycja, jeśli musicie uciekać się do wyręczania się młodzieżą i internautami w wyłapywaniu durnych i niebezpiecznych pomysłów Donalda Tuska? Znaczy, nie za bardzo rozumiem akurat, ale jeżeli proszę pan... Proszę pana, jakby nie organizowane przez internautów i przez młodych ludzi manifestacje, jak na przykład nadchodząca 2 marca przeciwko tej ustawie o funkcjonariuszach służb mundurowych, to takie pomysły jak ACTA przeszłyby bez problemu. To teraz młodzi pełnią funkcję opozycji. A co wy robicie? Już. Ja bardzo, bardzo sobie cenię internautów i również tych wszystkich ideowych młodych ludzi, którzy dzisiaj stanowią zaplecze Janusza Korwin-Mikke, ale jednak proszę pozwolić na jedną uwagę. Niech pan sprawdzi dokładnie, dzięki komu ten problem został podniesiony. Podam panu jedno nazwisko. Jarosław Zieliński, mój kolega z klubu parlamentarnego. Były wiceminister MSWiA w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest tym politykiem, który wokół tej sprawy podniósł
odniósł olbrzymi raban. I to Prawo i Sprawiedliwość, mówię tutaj o tym, o tej ustawie umożliwiającej de facto na posługiwanie się bronią czy operacje służb specjalnych czy Policji Państw Ościennych. I to Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która te kwestie podniosła. Natomiast co do istoty rzeczy, od czego pan zaczął, czyli od traktatu lizbońskiego. Otóż ja odpowiadając pani powiedziałem wyraźnie, że naszym zdaniem ten pomysł dotyczący chociażby paktu fiskalnego jest złamaniem traktatów unijnych. Wie pan, na czym polegała myśl polityczna pana świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i obozu politycznego, który stał za panem prezydentem? Słucham. Że nasza obecność w Unii Europejskiej ma sens. Zresztą pod takim hasłem w 2004 roku kandydowaliśmy, ta inauguracja tej kampanii do Europarlamentu miała miejsce właśnie tutaj w Krakowie, że silna Polska w Europie. My doceniamy te wszystkie możliwości, które dzisiaj Unia Europejska daje, pod jednym wszakże warunkiem i aspektem, że w ramach zjednoczonej Europy, wolnych, niepodległych i suwerennych państw będą realizowane nasze interesy. I wie pan, dlaczego Lech Kaczyński był tak znienawidzony wręcz w establishmencie zarówno tym krajowym, jak i europejskim? Dlatego, że w Unii Europejskiej nie nadstawiał barków ani pleców, żeby go tam klepali, tak jak robią to obecnie rządzący z Donaldem Tuskiem i Radosławem Sikorskim, tylko twardo interesy narodowe walczył. I podpisany traktat przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, traktat lizboński, dawał gwarancję, że w ramach tej Europy pakt fiskalny łamie ten traktat. Łamie między innymi to, co dzisiaj mogło być szansą dla Polski, tak jak mogłoby być szansą chociażby środki unijne, które do Polski płyną. Tylko wie pan, co do Platformy Obywatelskiej i Donald Tusk z tymi 67 miliardami euro wynegocjowanymi przez rząd Jarosława Kaczyńskiego zrobiła. Jeżeli pan nie wie, to odsyłam do tych stenogramów służb specjalnych. Majtki w górę, majtki w dół. To jest to, co Platforma Obywatelska robiła z tymi pieniędzmi. Czyli mamy apartamenty dzisiaj w Barcelonie, mamy Porsche, różnego rodzaju szmondaków wywodzących się z agent rządowych, którzy rzekomo mieli być pod nadzorem służb specjalnych, tak zwanej tarczy antykorupcyjnej. Mamy setki zbankrutowanych przedsiębiorstw gospodarczych. Poszatkowane autostrady, mamy kilka najdroższe minut samobrona. I zmarnowane 67 miliardów euro. Kongres Nowej Prawicy, bardzo proszę. Panie pośle, na wiosnę tego roku odbędzie się ogólnopolska zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem chroniącym życie dzieci nienarodzonych, tych, które w obecnym stanie prawnym mogą być pozbawiane życia z powodu podejrzenia choroby u nich. Doświadczenie tej z poprzedniej kadencji mówi nam, że te 100 tysięcy podpisów z całą pewnością zostaną zebrane. Stąd moje pytanie, jak Polskie Stronnictwo Ludowe się zachowa w tym głosowaniu, które niebawem w Sejmie się odbędzie. A pytam o to pana dlatego, że o ile większość posłów PSL-u zagłosowało za życiem, tak jednak 8 pańskich kolegów 2 lata temu nie stawiło się, było nieobecnych na tym głosowaniu, a do uchwalenia tej ustawy zabrakło 5 tylko głosów. Więc gdyby pana koledzy potraktowali poważnie swoje poselskie obowiązki, bo to już nie jest kwestia sumienia, tylko po prostu takiego potraktowania obecności w Sejmie, można byłoby to uchwalić. Czy deklaruje pan, że będzie pan naciskał wewnątrz PSL-u, aby poważnie traktować tego rodzaju ważne głosowania? Bardzo poważnie traktujemy głosowania. Gdyby pan taką statystykę zrobił w innych klubach, ilu posłów brakowało, to może to by dawało jakiś lepszy... Ale was z 30 paru, a 1/4 waszych posłów była nieobecna. Jakiś lepszy obraz. Natomiast w kwestiach dotyczących życia u nas nie ma, ani w kwestiach dotyczących wartości w PSL-u nigdy nie ma dyscypliny, tylko przekonujemy się wzajemnie, że wartości trzeba szanować, życie trzeba szanować i w tym kierunku zawsze staramy się zmierzać. Panie pośle, nie mam o to pretensji, ponieważ w tej kwestii z PSL-em się jak najbardziej zgadzam, bo głosowaliście za życiem, tylko że to nie były żadne ważne obowiązki w waszym, nie przeszkodziły w głosowaniu. Na przykład pański lider, pan premier dzisiaj Piechociński, nie był obecny na głosowaniu, sprawdzałem o godzinie 21.04, a o godzinie 21.00 na poprzednim głosowaniu był obecny, a minutę później o 21.05 też był obecny. Więc jakie ważne obowiązki go zatrzymały? To się nazywa precyzyjny research. To jest wyrafinowane tchórzostwo polityczne. Nie wiem, jakie miał obowiązki, że na 4 minuty musiał wyjść. Biegunka go złapała, czy co?
Historia tutaj muszę, przypadki. Tutaj muszę panu powiedzieć, że pan jest mocniejszy ode mnie w tym momencie, bo pan sprawdzał, co Piechociński robił w danym okresie, a ja nie sprawdzam. Dlatego apeluję do pana, aby po prostu naciskał pan na swoich kolegów w czasie jesiennego głosowania w tej sprawie. No, byli obecni. Dziękuję, pan mnie bardzo mocno nobilituje. Chce pan, żebym ja się potraktował jako przełożony Piechocińskiego. Postaram się to zrobić. Jako pośrednik między... ten, bardzo proszę. Kongres Nowej Prawicy, proszę. Konrad Berkowicz, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, pan jako doświadczony polityk, jak widzę, bardzo dużo mówi o trosce o społeczeństwo. Tymczasem jak przychodzi do konkretów i odpowiada pan na pytanie kolegi chyba z PJN-u, pytanie, które właśnie dba o społeczeństwo, bo pyta, dlaczego rząd wchodzi w kolejne sfery z kasami fiskalnymi, z obciążeniami biurokratycznymi, z podatkami, to pan bardzo krótko odpowiada, że dlatego, że minister Rostowski troszczy się o budżet. W związku z tym moje pytanie, czy ta troska właśnie bardziej o budżet niż społeczeństwo wynika z tego, że pan po prostu po tak wielu kadencjach brania pensji z budżetu państwa jest do niego tak przywiązany? I drugie pytanie, czy ci niebiescy wolontariusze Fundacji Rostowskiego, którzy kwestują na drogach z fotoradarami, też troszczą się o budżet, czy też o społeczeństwo? O budżet za pośrednictwem społeczeństwa. Jest bolesne, jeśli ktoś musi płacić mandat, bo mandaty są nie tanie. Zwłaszcza za przepisy, które powodują, że nie da się przejechać w rozsądnym czasie z jednego miejsca do drugiego, bo nie można jechać powyżej skandalicznie wyznaczonej prędkości w terenie zabudowanym, a teren zabudowany obejmuje prawie wszystkie drogi w Polsce. Także je płacę, panie kochany. Proszę? Także płacę mandaty i nic na to nie pomoże. Tak, spłaci pan mandaty z pensji, którą dostaje pan z budżetu, czyli zasila pan budżet, z którego bierze pan pensję. Świetny sposób na życie. Moje pytanie jest, dlaczego troszczy się pan o budżet w momencie, kiedy im większy budżet, tym mniej ma społeczeństwo pieniędzy? Dlaczego pan mówi o trosce o budżet, a nie mówi pan o tym, że troszczy się pan o to, żeby jak najwięcej zabrać ludziom pieniędzy? Żeby taksówkarz zamiast zatrudnić kolejnego taksówkarza musiał instalować kasę fiskalną. Dla gości. Nie odmawiam panu racji, ale czy... Jako pan ma po prostu radę na to? Ja mam radę, panie pośle, taką, żeby obniżyć podatki i obniżyć biurokrację, żeby urzędnicy, których jest za dużo, zajęli się pracą, która daje owoce, a nie zajęli się pracą, która utrudnia działanie przedsiębiorcom, którzy zatrudniają ludzi. A wy tworzycie w ten sposób bezrobocie. Panie pośle, my musimy kończyć, a po programie możecie panowie uwagi wymienić. Potwierdzam zdanie, tylko powiem jedną rzecz, że w Polsce dopóki nie nastąpi powszechne przekonanie, że każdy podmiot gospodarczy to pracodawca i twórca budżetu państwa, nie zrobimy gospodarki, nie rozwiniemy. Franciszek Jerzy Stefaniuk był państwa i naszym dziś gościem. Nowa Prawica, proszę. Konrad Berkowicz, Nowa Prawica. Pani poseł, ja właśnie w tym temacie chętnie bym z panią podyskutował i w temacie logiki, o której dzisiaj pani mówiła, bo pani kiedyś w jednym z wywiadów powiedziała takie słowa. Większy odsetek kobiet niż mężczyzn jest po wyższych studiach. Jesteśmy lepiej wykształcone, jesteśmy bardzo pracowite, jesteśmy zdolne. Jak to jest, że w takiej sytuacji pani zachowuje zdrowy rozsądek, a gdy tylko dochodzi do sytuacji odwrotnej, gdzie gdzieś jest więcej mężczyzn niż kobiet, a nie tak jak tutaj kobiet niż mężczyzn, to już jest na pewno dyskryminacja. Przecież trzymając się pani logiki, to należałoby powiedzieć, że na uczelniach wyższych panuje dyskryminacja mężczyzn, dlatego więcej kobiet kończy wyższe studia. Nie, to nie jest dyskryminacja, dlatego że dyskryminacja... Właśnie o tej logice mówię. Dyskryminacja to jest niemożność dostania się do pewnych gremiów. Kobiety na przykład na listach zajmują tylko w tej chwili 35% miejsc, prawda? Natomiast na studia mogą iść mężczyźni, nie ma żadnych ograniczeń, ale mogą przecież iść kobiety. Tak samo, każda kobieta może założyć partię, może iść do partii, która, do której chce. Po prostu kobiety rzadziej, interesuje kobiety rzadziej tworzenie partii i działalność polityczna, pani poseł. Ale to akurat nieprawda. Dlaczego, kobiety... dlaczego w momencie, kiedy jest mniej kobiet na listach, to pani uważa, że to jest dyskryminacja, a w momencie, kiedy jest
pan z kamerą mi zasłania panią, trochę trudno mi rozmawiać. A w momencie, kiedy jest więcej kobiet, które kończą studia, to nie jest dyskryminacja. Na pewno egzaminatorzy nie dyskryminują mężczyzn. Ja uważam, że nie. Po prostu kobiety nadają się lepiej widocznie do kończenia studiów. A mężczyźni widocznie, więcej mężczyzn, nie wszyscy i nie wszystkie kobiety, ale więcej mężczyzn nadaje się do robienia polityki. Dlatego tak jest. Nie, kobiety, dlatego jest ich mniej w polityce, dlatego że partie rzeczywiście są tworzone przez mężczyzn, zarządy partii są zdominowane przez mężczyzn i kobiety, jeżeli chodzi o listy wyborcze, dostają po prostu nieuczciwe propozycje. Dostają propozycje miejsc na ogół między tam 8 a 17. Gdyby kobietom zaproponować połowę jedynek na listach, połowę dwójek, połowę trójek, połowę czwórek, a więc taką naprzemienną suwakową listę, to oczywiście bez trudu znajdziemy kobiety. Ale właśnie trzeba... Ale pan się myli. Ja uważam, że gdyby kobiet było... Że gdyby kobiet było 60% na listach, to że to byłoby niesprawiedliwe, dlatego że kobiety wystarczy, żeby ich była połowa. Pani poseł, ale bardzo krótko, bo jestem przekonany, że każdy z państwa zostanie przy swoim zdaniu. Jasne. I właśnie, ponieważ i tak zostaniemy przy swoim zdaniu, bo jakby logika przeciw dogmatowi równouprawnienia nigdy nie wygra, bo dogmat jest dogmatem. I dlatego niedawno był Dzień Kobiet, ja pani najszczersze takie dyskryminacyjne życzenia składam, żeby pani wyzwoliła się z tych 20-wiecznych przesądów o dyskryminacji kobiet i wreszcie weszła w XXI wiek różnorodności, gdzie jedni się zajmują jedną rzeczą, drudzy drugą, w zależności od swoich predyspozycji. Dzięki. Znaczy pan ma po prostu niedostatki wiedzy, dlatego że dyskryminacja kobiet jest faktem. Kobiety średnio zarabiają 16% mniej niż mężczyźni. W niektórych krajach Unii Europejskiej nawet 30% mniej. Kobiety mają trudniejszy awans. Pani poseł, ale nie dość. Ale wie pan, co mnie najbardziej martwi w pana rozumowaniu? Że pan uważa, że mężczyźni... Że pan uważa, że mężczyźni są tak słabi, w pana odczuciu tak beznadziejni, że musi być ich więcej na listach wyborczych, żeby się w ogóle dostali do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie zadaje Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, zadałem sobie trud i przeczytałem wasz program dla małych i średnich przedsiębiorców. Muszę powiedzieć, że jest tam kilka ciekawych, fajnych, prorynkowych rozwiązań. Jednak chciałbym to odnieść do słów waszego szefa, który stwierdził, że tutaj cytuję, kapitalizm to bezwzględna religia, która tym, którzy mają gorzej, wmawia, że są temu winni. I tutaj obawiam się, że chciałbym pana zapytać, panie pośle, czy wasz program dla polskich przedsiębiorców faktycznie wynika z waszych sympatii dla idei wolnorynkowych, czy jest to po prostu zwykły populizm? Nie ma w tym żadnego populizmu, bo za tym programem poszły konkretne projekty ustaw. I może pan popatrzeć i poczytać, jakie my rozwiązania proponujemy. To nie są tylko puste hasła, bo wiele partii politycznych poprzestaje na hasłach. Tak? Chcemy, żeby było pięknie, dobrze i sprawiedliwie. A my proponujemy konkretne projekty ustaw i te ustawy odpowiadają temu, co jest zawarte w tym programie, prawda? I to pan, jak pan czytał, to pan na pewno wie. Tak, zgodzę się. Czy my je wprowadzimy? Oczywiście przejmujemy władzę kiedyś i wprowadzimy te projekty. W tej chwili mamy zaledwie 42 głosy w Sejmie. Do tego, żeby cokolwiek wprowadzić, potrzebujemy 230 kilka. Cytat, który powiedziałem, nie świadczy o tym, żeby wasz lider był po prostu wolnorynkowcem, tylko socjalistą. Proszę mi nie mówić, że Janusz Palikot nie wie, co to jest przedsiębiorczość, bo wie. Dlaczego pojawiły się, bo to było na Ale cytat czego dotyczy? Cytat dotyczy tego, że żaden polityk w obecnych czasach, w czasach kryzysu i w czasach, kiedy wszystkim nam jest trudno, nie może być bezlitosnym draniem, który nie myśli o wykluczonych, o tych, którzy potrzebują pomocy, bo nie każdy się urodził przedsiębiorczym, niektórzy po prostu sobie w życiu nie radzą i o nich państwo też musi pamiętać, więc taki kapitalizm drapieżny... Nowa Prawica, dziękujemy. Jesteśmy, ale z małym ograniczeniem. Nowa Prawica, proszę. Patryk Wąsławski, Nowa Prawica. Właśnie, panie ministrze, czy to pana zdaniem sprawiedliwe, żeby w demokratycznym państwie prawa politycy kładli ręce na prywatnych oszczędnościach obywateli tylko dlatego, żeby zniwelować negatywne skutki swojej niekompetencji i rozrzutności? Mówię tu oczywiście o tym, co się dzieje na Cyprze. Czy to nie jest sygnał dla wszystkich ministrów finansów świata, żeby po prostu chrzanili oszczędzanie, chrzanili jakąś
sądną politykę finansową, a ba, w najgorszym razie ciemny lud zrobi zrzutkę i wszystko uratuje. O ile sobie przypominam, to zmienił pan fryzurę, natomiast bardzo się cieszę, że nie zmienił pan poglądów, bo poglądy nas łączą. To, co wydarzyło się na Cyprze, moim zdaniem jest fatalne z punktu widzenia wiarygodności i Unii Europejskiej, i tych rządów, które próbują reformować swoją gospodarkę. Natomiast ja się zgadzam z tym, że kiedy mówiłem o tym, że powinniśmy przebudować model państwa, że to powinno być państwo dużo bardziej ograniczone, chociaż tam, gdzie jest, to państwo powinno być równocześnie państwem silnym. To miałem na myśli również to, że trzeba zacząć od ograniczania wydatków. Dzisiaj te wydatki są zdecydowanie przerośnięte. W efekcie politycy wcześniej czy później sięgają do waszych kieszeni, do waszych portfeli. Dzisiaj w Polsce powinniśmy kompletnie na bok odłożyć spory światopoglądowe o, nie wiem, in vitro, o związki homoseksualne i tak dalej, skoncentrować się na dwóch rzeczach. Po pierwsze na tym, żeby było jak najwięcej miejsc pracy, żeby rozwijała się gospodarka, i po drugie na demografii, czyli na rozumnej polityce. Kongres Nowej Prawicy. Broni ksiądz liberalnej demokracji, dlatego że liberalna demokracja wspiera pluralizm polityczny i wolność światopoglądową. Tylko że to jest tak, że jeśli jest wiele różnych światopoglądów, no to część z nich jest bliższa prawdy, część z nich jest dalsza prawdy, a część z nich jest całkowicie błędna. W związku z tym liberalna demokracja przychodzi do porządku dziennego nad tym, że większość, możliwe, że nawet większość ludzi się myli i nie trzeba nic z tym robić. I jeszcze ta większość głosuje. Ja bardzo proszę o pytanie, bo za chwilę nie będzie czasu na odpowiedź. Tak, może troszkę podchwytliwe pytanie. Czy w takim razie celem ustroju powinno być to, że każdy może głosić nawet najbardziej destrukcyjne poglądy, postępować zgodnie z nimi i głosować zgodnie z nimi? Czy może celem powinno być dążenie do prawdy, jakiegoś wspólnego dobra? Bardzo księdza proszę o maksymalnie krótką odpowiedź. Czas właściwie się skończył. Rzeczywiście bronię liberalnej demokracji jako typu demokracji, co nie znaczy, że bronię liberalizmu. To są jakby dwie różne kwestie. Światopogląd liberalny i liberalna demokracja, która jest taka neutralna, która jest pewnym forum do wyrażania poglądów w społeczeństwie pluralistycznym. Ale czy zachowywanie tej neutralności zawsze... Muszę przerwać, czas się skończył. Kongres Nowej Prawicy, bardzo wam dziękuję. Tak. Kongres Nowej Prawicy. Konrad Gadomski, Kongres Nowej Prawicy. Panie ministrze, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, Polska wchodzi w obszar funkcjonowania tak zwanej wspólnej polityki rolnej. Urzędnicy się z tego bardzo cieszą, chwalą się tym, rolnicy nie do końca. Proszę mi powiedzieć, panie ministrze, czy naprawdę pan uważa, że urzędnik w Brukseli, który zapewne nigdy nawet nie uprawiał własnego ogródka, nie mówiąc już o prowadzeniu jakiegokolwiek gospodarstwa rolnego, naprawdę lepiej wie, gdzie i za ile rolnik ma sprzedawać swoje płody rolne i co uprawiać i w jakich ilościach? Ja bym się bardziej bał urzędników w Polsce, którzy nie mają pojęcia o rolnictwie, a tak buńczucznie się wypowiadają. Natomiast jak... Kogoś konkretnego ma pan na myśli? Nie. Jeżeli chodzi o politykę Unii Europejskiej, to przez 60 lat to jest wspólna polityka rolna, która polega na tym, żeby właśnie produkować tu żywność bezpieczną po dostępnych cenach, i cała wspólna polityka rolna służy temu, żeby konsumenci mieli dostępną, dobrą i tanią żywność. Gdyby nie było wspólnej polityki rolnej, to wtedy żywność w Polsce by była o 40-50% droższa. Dzisiaj już widzimy, ludzi chodzi po śmietnikach, więc to jest dobra polityka. I w latach 2002-2013 rolnictwo i wieś zyska z tych środków wspólnie z naszymi uzupełniającymi około 160 miliardów złotych. Nasi politycy by nie dali takich mechanizmów, takich pieniążków na modernizację polskiej wsi rolnictwa. A to jest filar naszej gospodarki, o czym wcześniej mówiłem. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Dokładnie. Gwoli ścisłości chciałbym powiedzieć, że Donald Tusk i profesor Gliński nie są liberałami. Przynajmniej Donald Tusk też nie pokazuje tego w czasie swoich rządów. A propos Margaret Thatcher. Chciałbym się zapytać, no bo z powodu jej śmierci w ostatnich dniach nastąpiła taka fala entuzjazmu i zainteresowania poglądami konserwatywno-liberalnymi i koliberalnym spojrzeniem na sprawy gospodarcze. Jednocześnie sytuacja Wielkiej Brytanii końca lat 70. Polski obecnie jest podobna. Dlatego chciałbym się zapytać pani poseł, czy poparłaby reformy w wykonaniu Margaret Thatcher, polegające między innymi na obniżce podatków, ukróceniu wszechwładzy związków zawodowych oraz powszechnej prywatyzacji?
Jeśli idzie o obniżenie podatków, jeśli idzie o obniżenie klasycznych, może zacznę tak, klasycznych reform, które wprowadzała pani Margaret Thatcher, do końca u nas nie dałoby się wprowadzić. Z różnych przyczyn długo by o tym ale mówić. Mamy różne gospodarki, różne systemy również. Musielibyśmy zacząć w ogóle od zmiany konstytucji, co jest, jak pan wie, w dzisiejszej sytuacji politycznej po prostu niemożliwe do zrobienia, więc nie będziemy mówić o rzeczach na ten moment niemożliwych. Trzeba by mieć 308 głosów w Sejmie przy naszej polskiej konstytucji, żeby móc pójść do przodu i mocno kraj, ale jeśli można, zasada, nie przeszkadzajmy sobie, będzie okej. W związku z powyższym powiem tak, jeśli idzie o obniżenie podatków, powiem panu tak, pierwszy guzik, który przycisnęłam za obniżeniem podatków dla tych, którzy zarabiali najwięcej, to było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Miałam bardzo mieszane uczucia, bo te najbogatsze osoby to jest około 1% i tam obniżenie nastąpiło o 8%, a dla wszystkich tych, czyli grubo ponad 90%, tylko o 1%. Ja uważam, że powinniśmy jednak zrobić zupełnie odwrotnie, czyli podwyższyć jednak podatki dla tych osób, które najwięcej zarabiają w tej sytuacji, którą w tej chwili mamy, natomiast obniżyć wobec tych, którzy zarabiają najmniej. Pierwszy 1000 zł dla emeryta i rencisty powinien być wolny od podatku i to z tego względu, że oni tutaj te środki zostawią w naszym polskim systemie, który będzie również powodował to, że konsumpcja będzie na w miarę dobrym poziomie i pozwoli na to, żebyśmy suchą nogą przeszli przez kryzys. Oczywiście ja mówię w bardzo takim telegraficznym skrócie. Co do powszechnej prywatyzacji, powiem panu tak, strategiczne elementy, takie jak elektroenergetyka, jak polskie chociażby lotnictwo. Ja bym się zastanowiła nad tym, czy jednak tutaj, a może inaczej, jestem pewna, że są pewne strategiczne gałęzie, gdzie nadzór, czy może inaczej, to, że one są w gestii państwa, jest jak najbardziej potrzebne z punktu widzenia bezpieczeństwa chociażby energetycznego naszego państwa. Ale nie sądzi pani, że prywatyzacja spowoduje wzrost pozostałych wydajności? Jestem za tym, żeby kapitał wzmacniać, natomiast nie tak, jak zrobiono to w latach 90., bo dzisiaj tak naprawdę nie mamy na nic wpływu, jesteśmy pustynią i jesteśmy krajem magazynów, a nie krajem takim, jakim powinniśmy być, czyli większych nakładów na polską naukę, na badania naukowe, na nowoczesne technologie, tak abyśmy się stali państwem polskiej myśli technicznej, ekonomicznej, społecznej, a nie tylko krajem magazynów. Niestety poszło to za daleko w 90-tych latach. Dzisiaj mamy tego skutki. Dzisiaj trzeba myśleć o zupełnie innych reformach. Kongres Nowej Prawicy. Patryk Wącławski, Nowa Prawica. Wróćmy jeszcze do tych wygranych przez PiS wyborów uzupełniających w Rybniku na senatora. Poseł Piecha, który tego dokonał, będzie teraz musiał zrezygnować z mandatu poselskiego, a oprócz tego wyrzec się stanowiska przewodniczącego Komisji Sejmowej. W związku z tym, Komisji Zdrowia w Sejmie. W związku z tym ja mam dwa krótkie pytania. Co takiego robił pan poseł Piecha w Komisji Sejmowej, że tak łatwo zrzeka się swoich obowiązków w połowie kadencji? Oraz drugie, co by pan powiedział o partii, która rezygnuje ze stanowiska, które daje możliwości realnego wpływu na kierunek reform, kierunek zmian w kraju, w zamian za to, że dostaje po prostu kolejny nic nieznaczący stołek? No bo tym jest ten stołek senatora, to nie zaburza w ogóle sytuacji w Senacie. Po co wystawialiście takiego kandydata? Chyba pan widzi, wybór był dobry, bo pan senator Piecha wygrał. Ale nie będzie się zajmować Komisją Zdrowia? Powiem panu tak. Senat w Polsce ma bardzo ważne funkcje, tylko rzeczywiście, jak pan słusznie powiedział, jest uśpiony. Więc my do Senatu powinniśmy rzeczywiście wysyłać dzisiaj, tak jak pan Bolesław Piecha, ludzi, którzy są w stanie ten Senat uruchomić także z punktu widzenia inicjatyw legislacyjnych, bo Senat ma tą inicjatywę, tylko w niej prawie w ogóle nie korzysta. Więc tak naprawdę, jeśli w Senacie znajdą się dużo bardziej, powiedziałbym jednoznacznie, czy tacy bardziej wyraziści politycy, to tylko może ten Senat tak naprawdę bardziej uruchomić. Więc to ja uważam, że senator Piecha dzisiaj przesunięty do Senatu, czy ktoś, kto wygrał wybory do Senatu. W Sejmie też jest inicjatywa ustawodawcza. Oczywiście pan. Zamieniacie możliwość pracy nad ustawami związanymi ze służbą zdrowia, nad naprawą tego, co naprawdę w Polsce działa źle. Pozbywacie się stanowiska przewodniczącego tej komisji w zamian za jedno dodatkowe miejsce w Senacie, które tak naprawdę panie nic wam pośle, nie da. Proszę poza sukcesem marketingowym. Co? Odpowiedź i podsumowanie. Dlaczego?
Sukces potwierdza, że wybór był dobry. Tak? Tu pas Nowej Prawicy, proszę. Teraz proszę do na temat. Są w na temat. Konrad Gadomski, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, w zeszłym tygodniu w całej Polsce odbyły się takie akcje o nazwie Palpitacja, organizowane przez Kongres Nowej Prawicy. Pod urzędami skarbowymi w większych miastach Polski paliliśmy pity i i przekonywaliśmy Polaków, że podatek dochodowy jest zwykłym wymysłem socjalistów, dziwnym jakimś eksperymentem strasznym, który w dodatku się nie udał. I w ogóle, jak się okazuje, z wyliczeń ekonomistów wcale nie jest potrzebny. Bardzo prosimy o pytanie. Tymczasem tacy ludzie lewicy jak pan mówią, że podatek nie tylko jest potrzebny, ale należy go zwiększyć dla ludzi, którzy najwięcej pracują tak naprawdę, bo najwięcej zarabiają. I pytanie, czy uważa pan, że sprawiedliwym jest system, w którym ludzie, którzy nie pracują, dostają nagrodę w postaci zasiłku, ludzie, którzy nie pracują, bo nie muszą, są na tyle bogaci, nie płacą podatków, tymczasem ludzie, którzy ciężko harują wręcz, żeby zaoszczędzić parę złotych, są w Polsce karani podatkiem. Więc chcę panu... Proszę o krótką odpowiedź. Ten program ile ma? 30 minut czy godzina 30? Zaraz się skończy. No nie. Tak. Pan narysował wizję, która... No serce mi rośnie, jak ja się dowiaduję, że cały świat jest socjalistyczny, bo wszędzie płacą personal income tax, to jest po prostu wzruszająca wizja. No niestety tak nie jest, tylko socjalizmu jest trochę za mało, sprawiedliwości jest za mało. Najwięcej płacą ci, którzy najciężej pracują i najmniej zarabiają, proporcjonalnie. I tych ludzi trzeba, o tych ludzi szanować, a zasiłek, drogi panie, zapewniam, weźmie pan 100 osób i zapyta ich, czy wolisz pracować godnie i zarabiać rozsądne pieniądze, czy dostawać zasiłek, 99% odpowie tak, ja chcę po prostu pracy. Więc proszę pomyśleć o tych ludziach, którzy chcą pracować, a tej pracy nie mają. I zanim będziecie państwo, mi się podoba to, bardzo że... Bardzo dziękuję, panie pośle. No właśnie czas nam się skończy. Że składacie pity, tak? Jeden z liderów Europy Plus. Dziękuję. Marek Siwiec. Prawica, proszę. Norbert Czarnek, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, postanowiłem powtórzyć pewien eksperyment i wyliczyć, ile tak naprawdę każdy Polak oddaje państwu w swoich podatkach. I zsumowałem wszystkie poszczególne podatki i wyszła mi to liczba zaskakująca 56%, mimo że nie uwzględniałem ukrytych kosztów. Proszę mi powiedzieć, czy pan uważa, że jest to uczciwe, że państwo zabiera nam tak duży kawałek tego tortu i oddaje tylko mały orzeszek, którego zazwyczaj czasem nawet nie lubimy? Wie pan, mówi o małym orzeszku, więc ja panu przypomnę dużego orzeszka. Tylko przepraszam, nie mam przy sobie deklaracji wstąpienia do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo przypuszczam, że jak powiem to, co powiem za chwilę, to będzie chciał pan zostać członkiem SLD. Z pewnością już szykuję do dopis. Otóż nie żadna inna formacja, bo do tego trzeba talentu. To właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej, kiedy rządził w latach 2001-2005, obniżył znacząco podatek CIT. Wielu tych, którzy udawali, że się na finansach, na gospodarce znają, mówili, no przecież jeśli oni obniżą podatki, to w budżecie będzie o tyle pieniędzy mniej. Ale my wiedzieliśmy, że jest to bardzo motywujące. Obniżaliśmy znacząco ten podatek CIT i czary mary. Za sprawą obniżonego podatku CIT, czyli tego, czego pan pragnie i pragnie większość Polaków, dokonaliśmy takiego rozwojowego napędu gospodarki, że do budżetu wpłynęło nie mniej, a kilka miliardów więcej środków. I jeśli będziemy współrządzić, czy jeśli będziemy rządzić, to te mechanizmy stymulujące gospodarkę poprzez zmniejszanie obciążeń będą w naszym myśleniu... A czy to nie jest samoobrona? Bardziej... Prawica, proszę bardzo, bo rozumiem, że skoro pojawiło się słowo darmowe, to chcielibyście coś powiedzieć. Owszem, no, trzeba powiedzieć, że nie ma nic za darmo, no to przecież państwo nie prowadzi działalności gospodarczej, utrzymuje się z naszych podatków. Niemniej ja chciałem wrócić do tematu wspomnianych już emerytur, ponieważ obecny system emerytalny generalnie, jakby to powiedzieć, jest piramidą finansową, która, znaczy, bo wspomnieliście państwo tutaj o systemie państwowym. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na system wolnorynkowy, który na przykład panuje w Chile, gdzie ludzie sami sobie zarabiają pieniążki, sami odkładają je na konta bankowe i inwestują. Dzięki temu wysokość emerytur nie zależy
od decyzji indywidualnych, od decyzji polityków. Natomiast ludzie mogą sobie, są bardziej zmotywowani do pracy, do oszczędzania i są wyliczenia, że generalnie zysk z tego typu operacji wynosi około 10%. Czy poparłby pan tego typu rozwiązanie wolnorynkowe, a nie tak jak teraz, w zasadzie nie jesteśmy pewni nawet tego, czy ZUS, OFE wypłacą nam nasze pieniążki? Znaczy, myślę, że warto rozpatrywać różne rozwiązania i nie ma, bo tak popadliśmy w taką polityczną poprawność. Kiedyś powiedziano nam, że OFE to jest praktycznie jeden scenariusz tylko dla Polski. Dzisiaj jak patrzymy na to, co się dzieje nawet w Europie, to zwróćcie Państwo uwagę, że w zachodniej Europie nie ma jak gdyby przymusowego OFE. Tam są emerytury wypłacane przez system państwowy i dodatkowo ludzie mogą właśnie oszczędzać sobie na dodatkowe... Czyli mówi pan o takim bardziej systemie kanadyjskim, tak? Znaczy, owszem, to jest... System kanadyjski jest jednym z poważniej jak gdyby branych pod uwagę przez akurat nasze ugrupowanie, ale myślę, że warto trochę zdjąć z piedestału te rozwiązania, które u nas weszły. Dzisiaj spójrzcie państwo, te cztery reformy duże z pakietu pana premiera Buzka, poczynając od reformy samorządowej. Wspomniałem o jak gdyby trochę dzisiaj skrzypiącej machinie. Przyznaliśmy, że gimnazja to też nie był najlepszy pomysł. Mamy OFE i mamy ochronę zdrowia, prawda, gdzie też cały czas jest dużo do zrobienia. Czyli pewnie przyszedł czas, żeby te cztery reformy przejrzeć i zastanowić się nad swego rodzaju paktem społecznym, przeliczyć oczywiście pieniądze, zastanowić się nad jakimś kierunkiem zmian, bo pewnie kryzys nie jest najlepszy. Ale przemawiają do pana te idee wolnorynkowe, gdzie człowiek sam o siebie dba, a nie dba o niego państwo. Czy to... Ja myślę, że dzisiaj zdecydowaliśmy się na społeczną gospodarkę rynkową, która jest zapisana w Konstytucji. Ona jak gdyby sugeruje z nazwy, że takie podejście czysto liberalne powinno być jak gdyby wzmocnione trochę z taką wrażliwością społeczną państwa. Pytanie, na ile dzisiaj... Ale ludziom tak, żeby czy chcą korzystać z państwowej emerytury, czy chcą sobie sami odłożyć pieniążki? Ja myślę, że państwowa emerytura to jest swego rodzaju podstawa, a ludzie powinni mieć również ci bardziej aktywni możliwość oszczędzania po to, żeby rzeczywiście w przyszłości korzystać z zaoszczędzonych. Partia Zielonej Prawicy, bardzo proszę. Panie marszałku, ludzie ciężko pracują, a politycy prześcigują się w pomysłach, na co wydać ich pieniądze. I tak dochodzi do sytuacji, w której część podatników płaci na cele, które są dla nich po prostu niemoralne. I tak na przykład feministki czy środowiska lewicowe proponują, aby refundować środki antykoncepcyjne czy przymusową edukację seksualną dla dzieci już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. I czy w tej sytuacji nie uważa pan, że należy obniżać podatki tak, aby to człowiek, a nie państwo decydował o tym, na co chce wydawać swoje własne, ciężko zarobione pieniądze? Znaczy dwie sprawy. Po pierwsze, dzisiaj jesteśmy w kryzysie, więc w moim przekonaniu przede wszystkim podatki powinny być prostsze i bardziej efektywne. I to jest najważniejsze. Reforma podatkowa, która w Polsce powinna nastąpić, nie powinna zwiększać poboru podatków od zwykłych obywateli, ale zagwarantować ich większy dopływ od tych płatników, którzy dzisiaj często podatków nie płacą, na przykład od wielkich sieci handlowych. I tak naprawdę to można zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o to wydawanie pieniędzy państwowych, no pani ma rację, dlatego że jeżeli my dzisiaj mamy taką sytuację, że premier osobiście angażuje się w Izbie Wyższej, żeby odrzucić minimalne zwiększenie o 200 zł dodatku porodowego dla rodzin, które będą miały dziecko. Ktoś powie, że 1000 zł czy 1200 zł to nie są żadne pieniądze. Ale naprawdę ja radzę premierowi, żeby porozmawiał ze zwykłymi rodzinami, w których rodzi się dziecko, czy te pieniądze się przydadzą, czy nie. Premier osobiście się angażuje, żeby dodatku porodowego nawet tak minimalnie nie zwiększać. I jednocześnie ten sam rząd toleruje ulgi dla użytkowników antykoncepcji. No nie ma, tak naprawdę nie możemy zmniejszyć podatków dla rodzin, które chcą mieć dzieci, a zmniejszamy podatki dla ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci. Bo tak naprawdę obniżona stawka VAT to jest ulga podatkowa dla amatorów antykoncepcji. Zajrzyjmy Kongres Nowej Prawicy, proszę. Markowicz, Nowa Prawica. Panie pośle, pan tu dużo o obietnicach, zamiarach mówi, a ja jak się dowiedziałem, że gościem programu będzie przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, pomyślałem, po co miałbym pana pytać o zamiary partii w sytuacji, w której pański lider Donald Tusk w 2007 roku powiedział takie słowa: tylko facet, który nie ma prawa jazdy, może wydawać takie pieniądze na fotoradary, po czym szpikuje całą Polskę fotoradarami. Po co miałbym pytać pana o cokolwiek w sytuacji, kiedy już premier Donald Tusk złożył przysięgę, cytuję: przysięgam Polakom, mówi Donald Tusk, że każdy, kto zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie osobiście przeze mnie wyrzucony. A później podwyższyliście VAT, podwyższyliście akcyzę, podwyższyliście składkę rentową i zlikwidowaliście szereg ulg podatkowych. I w związku z tym, ponieważ
wasza partia ma zerową wiarygodność w tym, co mówi. Ja zadam panu takie pytanie, żeby pan nie miał interesu, żeby skłamać. Co pan, panie pośle, dzisiaj jadł na śniadanie? Pan co, no, musiałbym zapytać żony, czy, bo to żona zawsze mi śniadanie w niedzielę, dzięki Bogu, przygotowuje. Jak pan nie pamięta, jem zawsze, pan nie pamięta, jem zawsze karnie i nie było, nie było tam kawioru, żeby pana uspokoić. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o politykę podatkową, to niech pan nie przesadza z tymi tezami, które pan w tej chwili wygłasza, że myśmy podwyższyli podatki. Generalnie trzeba jasno sobie powiedzieć, to co powiedziałem już wcześniej, nasza korekta tymczasowa, jeżeli chodzi o VAT, jest tylko korektą, żeby zrównoważyć budżet w niełatwym czasie kryzysu. Powiedziałem panu, że obniżyliśmy w 2006 roku podatki i jest wielkim wyczynem, że mimo że z lewa i z prawa wszyscy mówili podwyższyć podatki, mieli to w programach, myśmy tego nie zrobili. To jest zasługa oczywiście rządu, ale wszystkich Polaków, że w jakiś sposób każdy swoją pracowitością, zaradnością wpływał w tym trudnym czasie i dziś wpływa na to, że Polska jest w tym miejscu. I pytanie i wielkie, zadaje... Wielkie dzięki wszystkim Polakom. PJN. Ja uważam, że śmiejecie się państwo ze spraw bardzo poważnych, a nie pytacie mnie o rzeczy, w których miałbym gorsze problemy. Uważam, że to podwyżka, ten program no to trochę, może trochę zaczyna być infantylny. Nowej prawicy dziękujemy. Zacznijcie się traktować proszę, poważnie. Panie pośle, musimy troszeczkę przyspieszyć. Proszę bardzo. Koniec programu. Nowa prawica w kwestii rynku. Jest Patryk Wącławski, Nowa Prawica. Dzień dobry. Wy tak ostatnio w PiSie mówicie, że Platforma dość ostro dryfuje w lewo, a tymczasem sami nie jesteście lepsi, co pan pokazał w ciągu ostatnich 5 minut, wypowiadając się na temat spółek państwowych, ale ja niedawno wziąłem w swoje ręce wasz sztandarowy projekt gospodarczy, mianowicie Narodowy Plan Zatrudnienia i znalazłem tam wasz genialny pomysł na to, jak sprawić, żeby Polacy przestali wyjeżdżać z kraju, żeby młodzi ludzie tutaj zaczęli zostawać. I tym wspaniałym pomysłem jest powołanie dwóch nowych państwowych funduszy, zatrudnienie nowej grupy urzędników, żeby się tymi funduszami zajmowała, a ufundowanie tego wszystkiego z kolejnych obowiązkowych składek, jakby Polacy nie oddawali już państwo wystarczająco dużo pieniędzy ze swoich pensji. A to przecież właśnie jest główną przyczyną emigracji zarobkowej Polaków, że każdy młody człowiek, którego bardzo często nie stać na własne mieszkanie, na własny samochód, musi jeszcze utrzymywać tą półmilionową armię. Ale to nie oznacza, że po 5 minutach wypowiedzi posła będzie 5-minutowe twoje pytanie. Nie, ja proszę. Oczywiście. Ja chciałem zapytać... Jak to zrobić, tak? Jak to zrobić? Nie, no. Czym się w takim razie różnicie od Platformy, jeśli wciąż chcecie powiększać liczbę urzędników, wciąż chcecie powiększać liczbę pieniędzy, która... przechodzi z naszych portfeli do Skarbu Państwa, a nie oddacie tych pieniędzy ludziom. Panie pośle? Potrafią to lepiej wykorzystać niż urzędnicy i politycy. Już, więc może tak. Porządkując, pan zarzucił w pierwszym zdaniu swojej powiedzi, że jakby przejawem mojego lewicowego spojrzenia na Polskę jest ten przykład, który podałem, czyli przedsiębiorstwa państwowego. Tylko drogi panie, szanowni państwo, ja podałem przykład przedsiębiorstwa, które ma się znakomicie, a wie pan na jakich rynkach? Na międzynarodowych rynkach żeglugowych, gdzie interwencja państwa, gdzie nie ma grosza pomocy państwowego, to przedsiębiorstwo, tylko sobie świetnie radzi. Dlaczego? Bo dysponuje świetną kadrą, czyli dysponuje kapitałem, który został roztrwoniony chociażby przy okazji likwidacji stoczni. Tylko proszę jeśli pozwolić. Się to opłaca, czyli... to czemu nikt się prywatnie tym nie zajął? Proszę pana, nikt do tego przedsiębiorstwa nie dopłaca. Widzi pani, tutaj pan nie doczytał i nie do końca pan wie, o czym pan mówi. Namawiam bardzo gorąco do tego, żeby pan się przyjrzał polskiej żegludze morskiej, bo nie jest to jakieś tam malutkie przedsiębiorstwo, tylko nasz narodowy przewoźnik, Armator, największy na świecie przewoźnik ładunków płynnej siarki, największy w Europie przewoźnik ładunków masowych. I jako przedsiębiorstwo państwowe świetnie sobie radzi i złotówka z pana pieniędzy, z budżetu państwa do tego przedsiębiorstwa nie płynie. Panie pośle, ale to doczytane były już, te dwa fundusze, teraz, które mają już, powstać. Już teraz odpowiadam. I teraz, drogi panie i szanowni państwo, fakty. A fakty są jakie? Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, liczba urzędników zmalała. Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, pan mówi o pozostawieniu pieniędzy w portfelach Polaków. A ja panu zadam pytanie.
A kiedy w portfelach Polaków zostało więcej pieniędzy? I uczciwie pan będzie musiał odpowiedzieć, że wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ja czy myśmy nie obniżyli składki rządowej? Projekt, no dobrze, ale to pan pozwoli. Dojdę do Narodowego Programu Zatrudnienia. Dojdę do naszych sztandarowych, jak pan mówi, pomysłów. Otóż, szanowny panie, w tych pomysłach i w tych programach również, gdyby pan doczytał, jest wyraźnie napisane, że będą warunkiem tego, aby pieniędzy było w systemie więcej, jest na przykład obniżenie składki rentowej o 2%. I my wiemy, bo sprawdziliśmy to bardzo dobrze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy wicepremierem była Zyta Gilowska, że jak obywatelom zostawi się więcej pieniędzy, to suma pieniędzy trafiających do budżetu państwa również wzrasta. I panie, i szanowny panie, my mówiąc o tym, tutaj pan zarzucił, że my jakby nie do końca wiemy, o czym mówimy, bo Polacy wyjeżdżają za granicę, bo nie mają mieszkań. Otóż ten program, który my przygotowaliśmy, Teraz Rodzina, między innymi ma to na celu, aby Polacy zostawali w Polsce, aby ci młodzi ludzie, pana koleżanki i koledzy, którzy no w dużej mierze są rezerwuarem póki co, oczywiście nie wszyscy, nie wrzucam tutaj wszystkich do jednego już wspomnianego worka, rezerwuarem taniej siły roboczej, aby mogli swoje pasje, swoje doświadczenie, swoją wiedzę wykorzystywać tutaj w kraju. Jeżeli dzisiaj wiemy, że wśród wszystkich narodowości Wielkiej Brytanii najwięcej dzieciaków rodzi się wśród Polaków, to przecież w sposób oczywisty, gdyby ci młodzi ludzie mieli tutaj pracę, mieli możliwość założenia tutaj rodziny i mieli możliwość nabycia tutaj mieszkania, to te dzieciaki rodziłyby się tutaj, w Polsce. I teraz rolą odpowiedzialnych polityków jest też to, wie pan, ja szanuję naprawdę i mówię to bez żadnej złośliwości, szanuję taką naiwną wiarę w to, że niewidzialna ręka rynku wszystko załatwi. Tylko wie pan, prędzej czy później ta niewidzialna ręka rynku kończy się tym, że taki... Lepsza jest widzialna ręka urzędnika, która wyciąga na kieszeni pieniądze z kieszeni. Dlatego jak pan o tym wie... Panie pośle, Panie pośle, to jest tak, że każdy z panów z pewnością zostaje przy swoim. W takim razie zaglądamy... Kongres Nowej Prawicy. Tak, proszę bardzo. Dzień dobry, Piotr Najzer, Kongres Nowej Prawicy. Ja chciałbym pana zapytać, panie pośle, o kwestię, którą poruszyłem w piątkowym materiale na moim kongres kanale YouTube. Kongres Nowej Prawicy, jeśli wolno pytać, to jest Korwin-Mikke, tak? Tak jest. A mianowicie chodzi mi o to, iż w ostatnich dniach Platforma Obywatelska wpadła na pomysł zabrania pieniędzy z OFE, pieniędzy, które miały pracować na przyszłe emerytury Polaków i wykorzystanie ich do zasypania bieżącej dziury budżetowej. No i to wszystko odbywa się w czasie, kiedy za chwilę odczujemy konsekwencje niżu demograficznego, a młodzi Polacy masowo wyjeżdżają z kraju w poszukiwaniu lepszego życia. I chciałem pana zapytać, czy chce pan w ten sposób powiedzieć Polakom z pokolenia naszych rodziców, że dzięki waszym działaniom za kilka lat nie będzie miał kto pracować na ich emerytury, a jedyne co będą mogli zrobić, jak poczują głód, to pójść gdzieś tam na nasyp kolejowy i poszukać szczawy i mirabelek? Czy może przygotował pan jakąś inną błyskotliwą opinię na ten temat dla młodych emerytów? To jest jakieś kolejne kłamstwo, więc raczy pan wysłuchać, że jeśli chodzi o tych słynnych szczawy i lubaszkach, użyłem tego słowa, chodziło o to, że informacja o 800 tysiącach dzieci w Polsce okazała się nieprawdziwa, głodujących dzieci w Polsce nieprawdziwa. Ja podałem przykład z mojego dzieciństwa, kiedy z chłopakami graliśmy w piłkę i wtedy wszystkie dzikie owoce były zjadane przez tych chłopaków, również szczaw, który rósł tam na nasypie czy wokół boiska. Dzisiaj te wszystkie owoce, te inne chłopaki grają w tych miejscach, wszystkie te owoce jedzą, nikt ich nie zjada. Dane 800 tysiąca... Rozumiem, że jest to też aktualne dla emerytów. Ale niech pan pozwoli. No. Dzisiaj ta informacja o 800 tysiącach głodnych dzieci się okazała fałszywa. Moja diagnoza i opis okazał się prawdziwy, mimo lawiny kłamstw i pomyj, jakie na moją głowę z tej okazji wylano. I co pan dobrze, się do tego wylewania pomyj... Ale ja pytam o emerytów, którzy nie dostaną pieniędzy. Ale pan pozwoli. No. I pan zadał pytanie, jeżeli pan już poruszył ten szaf, to niech pan będzie uprzejmy wysłuchać. I do tego wylewania kłamliwych pomyj pan się raczył dołączyć. Jest pan w doborowym towarzystwie, bo robił to ksiądz Chrostowski, wszyscy pisowscy dziennikarze i tak dalej. Historyk Dudek, ten zakłamany historyk też to robił. Natomiast jeśli chodzi o OFE, to najkrócej mówiąc, proszę pana, to jest wystawianie emerytur na giełdę. Pan może na giełdę wystawić swój samochód albo dom, ale wystawianie emerytur to jest po prostu bardzo ryzykowne i Platforma z tym skończyła. Jeżeli pan pyta, czy jest to zabezpieczenie jakiejś przyszłości, oczywiście od wielu rzeczy zależy zabezpieczenie przyszłości naszych dzieci i to, czy będzie młodzież wyjeżdżała. To zależy od bardzo wielu rzeczy, ale jednym z tych elementów, wie pan OFE ile kosztowało, ile wzięli pieniędzy ci, którzy zarządzali nim? 17 miliardów.
przejrzeć mój materiał. 17 miliardów. A z tego, co pamiętam, to pan... Dziękujemy Kongresowi Nowej Prawicy. Sekundę, no. A wie pan, o ile emerytury wzrosły? Różnie mówią, ale maksymalnie 80 zł. Czyli całkowicie... Ja się chcę swoją drogą dowiedzieć, kto te 17 miliardów wziął, co to za ludzie i kto ile wziął. Także my... Tu, jeśli chodzi o OFE, to jest decyzja głęboko słuszna, podjęta za późno, ale na szczęście... Nowa Prawica, proszę. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, na polskiej scenie politycznej można zaobserwować takie zjawisko, jak tak zwane zmienianie tapety, prawda? Teraz ostatnio z podupadającej Platformy Obywatelskiej wystąpiło kilku posłów, prawdopodobnie założą nową partię. Wcześniej grupa posłów z PiS-u założyła Solidarną Polskę, jeszcze wcześniej inna grupa posłów z PiS-u założyła PJN. I takich przykładów można by mnożyć. Można podejrzewać, że wszystko jest po to, żeby utrzymać się jednak na tej scenie politycznej. Jednak szczerze trzeba powiedzieć, że nikt tak dobrze nie zmienia tapety jak pan. Pan jest w tym genialny, ponieważ pan przy okazji również zmienia poglądy. Nie. I co łatwo można wykazać. Pan mówi, żeby nie opisywać ludzi po tam jednym przykładzie, tylko ogólnie do nich podchodzić. No dlatego postaram się może w miarę ogólnie o tym powiedzieć. No otóż już było tu wcześniej wspomniane, że był pan wydawcą katolickiego tygodnika Ozon, ale nie było powiedziane, że właśnie w tych czasach na okładce tego tygodnika był propagowany słynny znak zakaz pedałowania. Teraz było jest pan zagorzałym antyklerykałem i propagatorem wszelkiej inności. Druga rzecz, no wcześniej był pan wolnorynkowym przedsiębiorcą, biznesmenem, tak? A teraz jest pan, można powiedzieć, ekonomicznym ignorantem pokroju Piotra Ikonowicza. I zaczyna pan mówić zupełnie inną retoryką. Ja myślę, że pan po prostu ma smykałkę biznesmena i nigdy nie przestał pan nim być. I tak jak kiedyś pieniądze leżały na ulicy, tak teraz, cytując pana, władza leży na ulicy i pan po nią sięga. Oczywiście, zaraz mi pan powie, że tylko krowa nie zmienia poglądów. Wobec tego, Korwin-Mikke. Ja wiem, chciałbym... dwa przykłady. Dobrze, załóżmy, że krowa i Korwin-Mikke. Natomiast chciałbym zapytać, jakie zwierzę wobec tego zmienia je tak często i tak diametralnie? No odpowiedź się nasuwa, że inne zwierzę popularne, hodowlane. Nie chciałbym tu mówić jakie. Ale skoro było pytanie, rozumiem, do posła. Mam szansę odpowiedzi? Tak, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Otóż tak, oczywiście poglądy trzeba zmieniać. Każdy z nas zmienia poglądy i pan na pewno zmieniał poglądy i wszyscy z nas zmieniamy poglądy, bo świat nam przynosi wyzwania, które zmuszają nas... postaci wyników ankiet i sondaży. Ja panu nie przeszkadzałem. Które zmuszają nas do refleksji na temat swojego postępowania, obrazu świata. Zresztą postęp nauki, cała kultura europejska jest oparta na ciągłym podważaniu wiedzy, którą już mamy. Nie można być Europejczykiem, jak się nie kwestionuje tego, co się kiedyś uznawało za pewne. To jest sens bycia Europejczykiem i każdy z nas musi codziennie niemalże podejmować się takiej refleksji. Po pierwsze. Po drugie, przy kilku głównych nurtach dotyczących społeczeństwa otwartego, obywatelskiego, nawet w tym czasie, w którym wydawałem Ozon, choć przypomnę, że wydawanie gazety, a utożsamianie się z poglądami redaktorów tej gazety, to czasy raczej PRL-owskie, a nie po 89 roku. Wydawca w dzisiejszym świecie nie musi, nikt nie zmusza pana redaktora, żeby miał takie, a nie inne poglądy, tylko dlatego, że jest właścicielem tej czy innej telewizji. Te czasy się już skończyły. Pan redaktor jest właścicielem tej telewizji? Nie. Ale był, to ten ja bym ktoś, chętnie z nim porozmawiał. Ja nie pisałem artykułów. Pan nie rozumie, albo nie chce pan rozumieć. Ja nie pisałem artykułów w Ozonie. Ma pan jakiś mój tekst w Ozonie? Nie było żadnego. Bo nie... Ale tak mi dopomóż Bóg, jednak nie, pan bo to była gazeta, którą ja tylko finansowałem. Ale tak, po drugie, mi dopomóż Bóg. Ale społeczeństwo otwarte, społeczeństwo obywatelskie, nawet w nauczaniu Jana Pawła II, do czego pan pije, znajdzie pan w tamtej fazie, w 2004, 5, 6 roku, bardzo silne oczekiwanie właśnie, że to nauczanie będzie jednym ze sposobów, w jakim Polska zbuduje społeczeństwo otwarte i obywatelskie. To się okazało nieporozumieniem. Nie ma tej generacji JP2, proszę pana, nie ma tego ja sposobu myślenia. Powiem, dlaczego teraz, ja tak się oburzam? Ale czekaj, sekundę, moment. Po drugie, wie pan co, jest tak. Fundacja, Fundusz Kapitału Lokalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego, Kolegium MCS w Biłgoraju, dziesiątki instytucji, które ja tworzyłem będąc przedsiębiorcą, kierując się tą samą zasadą, że w Polsce brakuje kapitału społecznego. I czy to było pisane z pozycji takich czy innych, zawsze temu towarzyszyło wspólne właśnie przekonanie, które wyniosłem jeszcze z pierwszej Solidarności z roku 80. W Polsce jest dużo zawiści, niechęci i trzeba to przełamać. Powtarzam właśnie. Powtarzam to, co mówiłem wcześniej, tak jak wcześniej dla pana pieniądze leżały na ulicy, tak samo teraz władza leży na ulicy. I jeszcze wracając do tematu, bo było pytanie o partię, o nazwę partii. No nie mam pomysłu na nazwę partii, natomiast już kiedyś zaprezentowałem tutaj pomysł na wasze logo, którego pewnie też jeszcze nie macie. No i chciałbym przypomnieć, bo uważam, że jest wciąż aktualne i na pewno będzie jeszcze długo.
Uwaga, chorągiewka. Pan ma takie zamiłowanie do różnych znaków drogowych, więc myślę, że się spodoba i będzie taką jakby konsekwentną kontynuacją. Ale co, i pan uważa, że chorągiewka odchodzi z partii władzy, oddaje mandat i zaczyna od początku? Tak, chciałbym tak, widzieć Korwin-Mikke, który oddał mandat i założył wszystko od początku. Być może nie było dla pana miejsca już w tej chciałbym partii. Widzieć Gowina, który to zrobi. Wszyscy, pan słusznie wspomniał, Gowin odchodzi, Kurski odchodził, Kowal odchodził z Poncyliuszem, odchodzą, zabierają iluś posłów i liczą, że na ruinach jakiejś jednej partii zbudują nową partię. Tym się Janusz Palikot różni od Korwin-Mikke i w nowej formacji Go-Go, czyli Gowin-Godson i wszystkich innych formacji prawicowych. Tak samo jak się podobało, jak pan skrytykował koleżankę z partii Nowicką. To, wtedy się to podobało. Teraz się podoba to, że pan przeprasza, czyli pan z minusa zrobił dwa plusy. Pan i uważa, że nie warto przepraszać, to tym się różnimy. Ja uważam, że zawsze warto przepraszać. Nowej prawicy. Konrad Gadomski, Nowa Prawica. Cieszę się, że rozmawialiśmy tutaj o obietnicach, programie wyborczym i wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości, bo ja chciałbym do tego tematu na sekundę wrócić. Szanowny panie pośle, wie pan z pewnością, że w świecie dzisiejszej demokracji jest tak, że zwykle wybory parlamentarne wygrywają te partie i ugrupowania, które najwięcej obiecują, niekoniecznie mogąc te obietnice spełnić. I tak PiS ma jakieś, wydaje mi się, doświadczenia w tym względzie. Na przykład w 2005 roku obiecywano budowę 3 milionów mieszkań dla młodych małżeństw. Jak wiemy, PiS wygrało te wybory, mieszkań jak nie było, tak nie ma. Podobnie było z dodatkami drożyźnianymi, czy chociażby pomysłem tak zwanym lekarz w każdej szkole. Praktycznie codziennie możemy usłyszeć z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, że jakieś nowe, kolejne zaskakujące pomysły mające poprawić życie Polaków. Tymczasem każdy, kto ma minimalną chociaż wiedzę na temat ekonomii, finansów, polityki, zdaje sobie sprawę, że PiS takiej wiedzy, takich możliwości po prostu nie ma. Nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie tego wykonać. Więc stąd moje pytanie, czy pana i panu kolegom nie jest najzwyczajniej w świecie wstyd za to, że wprowadzacie Polaków w błąd? Zgadzam się z tezą, że jeśli czegoś nie może wykonać nawet Jarosław Kaczyński, znaczy, że nikt. Bo, więc w tym sensie będzie pan super zaskoczony. To się nazywa tym, apoteoza szefa. Będzie pan super zaskoczony tym, jak się okaże, że Jarosław Kaczyński jest w stanie to wykonać. Powiem panu przykład prosty do jednego z elementów, o których pan powiedział. Gmina, w której rządzi wójt z Prawa i Sprawiedliwości pod Krakowem, tutaj w moim okręgu wyborczym, pod Krakowem, gmina Pcim, gdzie jest pan wójt Obajtek, tam mimo dzisiejszego bankructwa samorządów, którym rząd przekazuje zadania bez pieniędzy, był w stanie wprowadzić program stomatologów w każdej szkole. Był w stanie przy tej mizerii, jaką ma dzisiaj, mają dzisiaj w Polsce gminy, był w stanie zrealizować na poziomie lokalnym, tym, na którym może, program Prawa Sprawiedliwości. Więc on nie jest, po pierwsze, zatem nie do końca pan odpowiada na moje pytanie. Chciałbym panu pomóc. Pozwolę sobie zacytować słowa samego Jarosława Kaczyńskiego z 2007 roku. W polityce nie wszystkich umów należy dotrzymywać. No i moim zdaniem to jest świetny opis właśnie. Ale wie pan dlaczego to była za słowa? To były słowa mówiące o tym, że nie będziemy na siłę za każdą cenę trwać w koalicji z ludźmi, którymi się nie zgadzamy, ponieważ są nieuczciwi. I w tym sensie Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji, mówiąc właśnie, że nie wszystkich umów należy dotrzymywać w tym rozumieniu. Nie należy trwać z ludźmi, którzy są niegodziwi. Wtedy niestety była taka sytuacja, że okazało się, że byliśmy zmuszeni, jak wszyscy dobrze wiemy, przez postawę wtedy Platformy Obywatelskiej, która nie chciała rozwiązania Sejmu, zmuszeni do tego, żeby w imię stabilizacji w państwie rządzić z osobami, które potem okazały się być partnerami niewłaściwymi do tej koalicji. Więc w tym sensie, jeszcze dokończę, jak pan pozwoli, nigdy nie należy porównywać możliwości, jakie będzie miał rząd Prawa i Sprawiedliwości, jeśli państwo udzielicie nam tego poparcia i będziemy w stanie sformułować rząd samodzielny na stabilną czteroletnią kadencję. Z tym, co działo się między latami 2005-2007, ponieważ wtedy była sytuacja szczególna. Panie, proszę. Panie pośle, jeżeli pan z prawej strony posprząta Korwin-Mikke, Kaczyńskiego i Tuska, to ja sam zapłacę. Dobra, ale nie wiem, panie dyrektorze, ja nikogo nie będę sprzątał. Tym niech się zajmą wyborcy. To jest deklaracja Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a Kongres Nowej Prawicy, co na to? Proszę. Dawid Lewicki, Kongres Nowej Prawicy. Ciekawe, z czego socjalista zapłaci, to już druga sprawa. Panie pośle, z pańskich podatków, wie pan, podniosą podatki i potem pan... Właśnie, czyli my zapłacimy, jak to zwykle bywa. Panie pośle, jak z tego, co zauważyłem, obaj często, czy obaj, panowie. I pana środowisko, odwołujemy się często do idei chociażby pani Margaret Thatcher z Wielkiej Brytanii, tak?
Pani Margaret Thatcher mówiła bardzo dużo na przykład o Unii Europejskiej, o tym, że jest to utopijny pomysł, że to jest pomysł pychy lewicowych intelektualistów i że jest to pomysł z góry skazany na niepowodzenie i my od samego początku w tym ją popieraliśmy. Czy widzi pani jeszcze w ogóle jakieś szanse ku temu, żeby ta Unia mogła pójść w dobrym kierunku, skoro na jej czele stoją ideowi komuniści z panem Barroso i z panią Ashton na czele? To po pierwsze, a po drugie, często stosowaliście argument, że powinniśmy być w Unii, bo dostajemy duże dotacje. Na przykład wy mówiliście o 300 miliardach, PiS tam obiecał chyba 400, wszystko jedno. A jak wiemy, dotacje raczej zabijają przedsiębiorczość i tak naprawdę chyba nikt z nas nie zna żebraka, który się stał milionerem, ale wielu z nas na pewno ludzi mądrych, przedsiębiorczych, którzy dzięki ciężkiej pracy się mogli czegoś dorobić. I stąd moje pytanie, czy wierzy pan jeszcze w tą Unię Europejską, czy jednak powinniśmy już opuszczać tego Titanika? Ja niezwykle podziwiam Margaret Thatcher i zgadzam się z ogromną większością jej poglądów, ale proszę spojrzeć na mapę. Na mapę Europy. Nad Polską wisi taki wielki niedźwiedź. To jest Rosja. Potem jest Polska, potem mały cypelek, Europa Zachodnia i spokojne, bezpieczne Wyspy Brytyjskie. Jakbym miał takie położenie jak Brytyjczycy, byłbym zdecydowanie przeciwny przystępowaniu do tak biurokratycznego tworu, jakim jest Unia Europejska, jakbym jeszcze w dodatku nie miał w plecy 50 lat komunizmu w Polsce. W naszym położeniu geopolitycznym nie mamy innego wyjścia, jak być członkiem Unii Europejskiej. Trzeba natomiast nie do końca prowadzić... Zaraz chętnie dam się panu przekonać, tylko żebyśmy się zgadzali. Trzeba być w tej Unii podmiotowym i trzeba tę Unię zmieniać od wewnątrz, na przykład ograniczając tę potworną biurokrację. A co do funduszy unijnych, to może pan będzie zaskoczony, ale ja w dużej mierze się z panem zgadzam. Znaczy uważam, że musimy zupełnie inaczej wydawać te pieniądze europejskie. Wydawaliśmy je szybko, natomiast wydawaliśmy je w taki sposób, że no, na innowacyjność gospodarki przeznaczyliśmy 50 miliardów złotych w ostatnich latach. Jaki jest efekt? W tym rankingu innowacyjności w roku 2013 spadliśmy do najniższej kategorii. Tak, panie pośle, ale po pierwsze, kiedy kończył się Związek Sowiecki, też Sowieci nam mówili, że bez nich sobie nie damy rady i żebyśmy zostali w tym bloku wschodnim, a jednak my poszliśmy swoją drogą i mieliśmy naprawdę szansę, to po pierwsze, a po drugie, żadne państwo, które wzięło dotacji, wzięło ich bardzo dużo, nie wyszło na prostą, a obecnie bankrutują, przykład Hiszpanii, Grecji, Portugalii, Irlandii. Nie, to akurat z tym ostatnim się nie mogę zgodzić, ale nie mogę się zgodzić z powodu, który, jak sądzę, znajdzie państwa aprobatę. Tamte państwa bankrutują, bo przez ostatnie lata rządzili tymi państwami socjaliści, a nie dlatego, że źle wykorzystywali fundusze unijne. Natomiast jeżeli chodzi o porównanie Unii Europejskiej do Związku Sowieckiego, wie pan, Związek Sowiecki, Stalin do spółki z Hitlerem wymordowali setki milionów ludzi. I jakiekolwiek porównanie Unii Europejskiej przy wszystkich jej wadach do Związku Sowieckiego, to jest coś, co nie powinno przechodzić przez usta nam, konserwatystom, bo podejrzewam, że podobnie jak ja, jest pan konserwatystą. Kongres Nowej Prawicy. Marcin Rzepecki, Kongres Nowej Prawicy Śląsk. Jako socjaldemokraci jesteście za zwiększeniem redystrybucji, jesteście za skomplikowaniem systemu podatkowego poprzez wprowadzenie na przykład takich ulg jak ulga od niań. Odnoszę się tutaj do waszego programu. No, wymaga to oczywiście zwiększenia liczby urzędników, zwiększenia siły aparatu państwowego, wymaga to podwyższenia podatków, żeby tych urzędników utrzymać, wymaga to podwyższenia podatków, żeby w ogóle móc od czego odpisywać wasze ulgi. I no, nie zgadzamy się do samej zasady, bo ładnie to może wyglądać na pierwszy rzut oka, ale dla nas największym, no, że tak powiem, nonsensem jest sugerowanie ludziom, że na przykład podwyższenie pensji minimalnych albo chociażby wprowadzenie ozusowienia umów śmieciowych może stworzyć jakiekolwiek miejsca pracy, a sugerujecie w programie, że stworzycie 2 miliony nowych miejsc pracy. Zastanawiamy się, czy nie macie na przykład na myśli fali emigrantów spowodowanych tymi waszymi działaniami, które zwolnią te miejsca pracy, czy może myślicie raczej o miejscach pracy dla urzędników. Tutaj w związku z tym mam takie pytanie, czy uważacie ludzi za naiwnych, czy po prostu nie znacie się na ekonomii? Znamy się na ekonomii i nie uważamy ludzi za naiwnych. Chciałem przypomnieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej już rządził. Dwa razy? Proszę, tak, dokładnie. Proszę sobie przypomnieć, jak Platforma mówiła o tanim państwie, że wprowadzi tanie państwo, po czym zwiększyła ilość urzędników o 20% w administracji rządowej.
My chcemy powrotu do tego, co było już. Do tego, żeby rządzić sprawnie państwem, nie trzeba zwiększać ilości urzędników, a dokładnie trzeba zoptymalizować. To za czasów SLD zmniejszono ilość doradców, ministrów, urzędników, wprowadzono oszczędności w administracji. Jesteśmy za tym, żeby redystrybuować, bo tym się powinno zajmować państwo. Ale kto się zajmie tą redystrybucją, jak nie urzędnicy? Ale wie pan, ci urzędnicy są, tylko tanie państwo obecnego rządu doprowadziło do zwiększenia ich o 20%. Nie wiem po co, bo w mojej ocenie ta ilość urzędników, która funkcjonowała za rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w zupełności wystarczała. I proszę sobie zobaczyć o wzrost przedsiębiorczości w tamtym czasie. Był dużo większy. Wzrost wpływów z podatków, pomimo obniżenia CIT-u, był olbrzymi. Dzisiaj obecny rząd zwiększa ilość urzędników, nie wiem po co, zwiększa ilość podatków, też nie wiem po co, a wcale nie nakręca koniunktury. Jak się zwiększa redystrybucja? Nowa Prawica, proszę. Panie prezesie, Lewica ma to do siebie, że bardzo często jej wypowiedzi i poglądy są niespójne logicznie. Z jednej strony jesteście przeciwnikami kary śmierci, to znaczy uważacie, że bronicie osób, które mordują i... No tak jak cały cywilizowany świat, ale może... Jakby pan mi dał dokończyć. Z jednej strony bronicie osób, które mordują inne osoby, z drugiej strony natomiast jesteście zwolennikami aborcji, czyli pozwalacie na to, żeby osoby, które jeszcze nie zawiniły niczym, żeby ich po prostu istnienie było zakończone. Gdzie tu jest logika i czy to nie jest na takiej zasadzie, że po prostu mordercy mogą na was zagłosować, a dzieci nienarodzone nie? Ja się uchylę od odpowiedzi na to pytanie. Pan wybaczy, ale nie bardzo rozumiem, jaki jest związek między tym, od czego pan zaczął, a tym, na czym pan skończył. Taka możliwość w naszym programie istnieje. Zaglądam. Nowa Prawica, proszę. Panie pośle, ja bym chciał na chwilę zmienić temat i zahaczyć o coś, co w ostatnich latach dla PSL-u było czymś wyróżniającym, czyli o wielką ilość afer z waszym udziałem. Bo jest tak, że niemal wszystkie afery, jakie są w polskiej polityce, mają jedną cechę wspólną. Otóż w każdej tej aferze to polityk czy urzędnik ma prawo ingerować w rynek, w gospodarkę. I zamiast na przykład taki polityk służyć ojczyźnie, on będzie załatwiał sprawy osoby, która, nazwijmy rzeczy po imieniu, zapłaci dla niego większą łapówkę. Mimo tego, że jest to chyba dla wszystkich jasne, w waszym programie wciąż znajdują się elementy takie, które działają przeciw wolnemu rynkowi, pomysły antywolnorynkowe. I stąd moje pytanie, czy wy nie rozumiecie tego tak prostego mechanizmu i dlatego wciąż optujecie za rozwiązaniami, gdzie świat polityki i świat biznesu przenikają się, czy może doskonale to rozumiecie i właśnie dlatego chcecie utrzymać taki stan rzeczy, aby móc z tego jak najwięcej skorzystać. Bo wszyscy przecież znamy liczne afery, typu afera Elewaru, czy chociażby ostatnio afera marszałka Karapyty z PSL-u. Więc myślę, że trochę źle pan skierował to pytanie, bo jeśli mówi pan o aferze LFR i o mojej osobie, to ja akurat złożyłem rezygnację z funkcji po to... Miałem na myśli ogólnie aferę. Niech pan da teraz mnie powiedzieć. Po to, żeby stosowne organy mogły całą sprawę wyjaśnić. Po roku czasu postępowań CBA, ABW, prokuratury okazało się, że z tych słynnych wielkich taśm zostało dwóch wicedyrektorów, którzy źle rozliczyli delegację. I od cała afera. Więc bardzo proszę ważyć słowa. W przypadku Karapyty jest postępowanie, też jednoznacznie PSL powiedziało, rezygnujemy z tego pana, nie jest już członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, nie tolerujemy w naszych szeregach tego typu postępowań. Natomiast jeśli pan mówi o rozwiązaniach blokujących rzekomo prorynkowość w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego, to prosiłbym o ewentualne przykłady i szczegóły. Natomiast chcę panu powiedzieć, że w Konstytucji mamy zapisaną społeczną gospodarkę rynkową, a nie tylko gospodarkę rynkową. I że ta społeczna gospodarka rynkowa także musi uwzględniać potrzeby społeczne i również ingerencję państwa w dzieleniu się dochodami na rzecz najsłabszych. Tak rzeczywiście jest w Konstytucji, ale dlaczego nie warto by zastanowić się, czy nie zmienić tego przepisu? Dlatego, że te afery nie dotyczą tylko PSL-u, one dotyczą właściwie całej polskiej sceny politycznej. I tak jak powiedziałem, wszystkie mają jedną cechę wspólną, gdzie
sam jej początek jest tam, że urzędnik czy polityk może ingerować w gospodarkę. Jak wiemy chociażby z historii, jest masę przykładów, gdzie gospodarka w pełni wolnorynkowa świetnie działa i pozwala państwom się rozwijać. No, nasza gospodarka stoi, rozwija się tam na poziomie 2-3%. No, to nie jest zbyt rewelacyjny wynik, a do tego mamy jeszcze, musimy założyć, że mamy wciąż te nowe afery. Otóż muszę pana zasmucić. Nie ma takiego państwa, które miałoby w pełni gospodarkę rynkowo. Nawet Nowa Zelandia, która była często podawana za przykład takiej pełnej wolnorynkowości, ma pewne ograniczenia. Więc jeszcze raz chcę wyraźnie podkreślić. Państwa mają obowiązek także wobec obywateli słabszych. I niestety wiele przykładów funkcjonowania wolnego rynku pokazuje, że ten wolny rynek częściej bywa dziki niż wolny. Do internetu. Jakie unikalne wartości i poglądy polityczne mają republikanie w porównaniu do PiS-u, PJN-u, Solidarnej Polski czy UPR-u? Po pierwsze, szacunek dla wolności i odpowiedzialności. Po drugie, przekonanie, że obywatele powinni być dużo silniej obecni w życiu publicznym i dużo więcej decyzji powinniśmy pozostawić samym Polakom. Czy przez deregulację, decentralizację, czyli oddanie rodzicom decydowania o tym, co się dzieje z ich dziećmi, kiedy idą do szkoły, czego uczą się w tych szkołach, czy przez takie kwestie, jak na przykład możliwość na szeroką skalę organizowania referendów. Jeżeli chodzi o Unię Polityki Realnej czy Kongres Nowej Prawicy, to my dużo bardziej niż programem będziemy się różnić sposobem uprawiania polityki, sposobem, w którym będziemy uciekali od publicystyki, która może być poruszająca, może trafiać do wielu Polaków, pobudzać do myślenia na temat pewnych problemów, ale po prostu szkodzi polityce. Mieszanie polityki z publicystyką w stylu prowadzenia polityki to jest coś, co szkodzi i tego będziemy unikali. Jeżeli chodzi o program, będziemy mieli wolnościowy, tradycyjny. Amen. Wywołał pan Kongres Nowej Prawicy. Bardzo proszę. Dawid Lewicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, rzadko mi się zdarza zgadzać z politykami PiS-u, ale w jednym wypadku akurat muszę przyznać rację panu Błaszczakowi, który powiedział tuż po pańskim odejściu, że PiS nigdy nie było liberalne, ani liberalne nie będzie. Pamiętamy od 2005 roku, kiedy to PiS wygrywał wybory właśnie hasłami socjalnymi. Pan jednak w to uwierzył, pan tam wszedł do PiS-u, był pan posłem, udało się panu jakoś zbudować swoją pozycję, czego panu trzeba jednak pogratulować, ale mam takie pytanie tutaj, czemu pan dalej wierzy w ten PiS i powtarza pan do znudzenia, że koalicja z PiS-em jest możliwa, że pan by chciał z nimi współpracować? Jak pan to widzi, czy nie wydaje się panu, że jest pan w tym momencie mało wiarygodny dla innych partii prawicowych? No bo z kim można w PiS-ie współpracować? No niech mi pan powie, czy z elitą profesorską posła Macierewicza, która się zna na wszystkim? Pomieszał pan kilka wątków. Po pierwsze, ja jestem zwolennikiem czegoś, co było w nazwie formacji, której byłem rzecznikiem prasowym, czyli Unii Polityki Realnej. Jestem zwolennikiem realizmu politycznego i gdy oceniam Prawo i Sprawiedliwość, oceniałem jego rządy, to brałem pod uwagę to, że przyszło co do czego, to wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy gospodarcze była pani profesor Zyta Gilowska, która była stałą publicystką tygodnika Najwyższy Czas i to była osoba, która przeprowadziła jedne z najgłębszych obniżek kosztów pracy w Europie Środkowej po 1989 roku, obniżając na przykład składkę rentową z 13% do 6%, likwidując trzeci próg podatkowy, likwidując pobór podatku od spadków i darowizn między najbliższymi krewnymi. I ta praktyka sprawiała, że ja byłem w stanie... A z kim teraz, proszę? Z kim teraz, panie pośle, w PiS-ie można współpracować? Bo i po równie drugie, dobrze możemy powiedzieć, że rząd pana Millera też obniżał podatki. Proszę, czy on jest liberałem? Leszek Miller wstydzi się tego, co robił i niestety tak również zachowują się politycy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ ja, to było jedno z moich takich ostatnich głosowań, w których głosowałem inaczej z klubem Prawa i Sprawiedliwości. To było głosowanie, w którym głosowałem przeciw przywróceniu trzeciej stawki podatkowej. Panie pośle, strasznie ucieka pan od pytania, z kim personalnie można dziś współpracować. Powiem tak. I dlaczego akurat z PiS-em? Nie widzi pan, że akurat układ dwubiegunowy się kończy, platforma upada i za chwilę PiS to samo czeka. W ramach Prawa i Sprawiedliwości są politycy, którzy mają bardzo rozsądne, sensowne pomysły. Jakieś na przykład nazwiska? Kazimierz Michał Ujazdowski. W zeszłym tygodniu głosowałem za projektem zmian Konstytucji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, który przewidywał
wprowadzenie instytucji, że jeżeli jest milion podpisów pod referendum, to musimy je zrobić, nie jest to zależne od głosów Sejmu. Zakaz odrzucania w pierwszym czytaniu projektów obywatelskich ustaw, to była rozsądna zmiana, również to poparłem. Tam są konkretne, czy to rozsądne... to był pocałunek śmierci dla posła Ujazdowskiego? Nie, bynajmniej... SLD, bardzo proszę. Konrad Berkowicz, Nowa Prawica. Panie pośle, ja poprosiłem redakcję o przypomnienie mojego pierwszego występu w tym programie, bo myślę, że to będzie dobry punkt wyjścia do tego, co chciałbym powiedzieć, także prosiłbym o emisję. Dobrze, to nawet nie jest w drodze wyjątku, ale spełniamy prośbę. Proszę bardzo. Panie pośle, bo tak, pan tu tak pięknie jak zwykle mówi, ale 2 lata temu obiecaliście, że zrezygnujecie z dotacji budżetowych na kampanię. Wzięliście je. Proszę po mełsku przyjąć zakład o 1000 zł, że spotykamy się tutaj w tym programie za 4 lata i przeciętny Kowalski, ten sam Kowalski będzie płacił, nie będzie płacił nawet o 1/10 mniejszych podatków czy tam haraczu, który tak pieszczotliwie nazywacie podatkiem. Przyjmuje pan zakład? Przyjmuję zakład. Widać, że ludzie, którzy dysponują czyimś pieniędzmi, nie szanują nawet swoich. Nie, przyjmuję. Dobrze, proszę, krótki. Znaczy ja przede wszystkim chciałbym wyrazić pewne wyrzuty sumienia, bo ja najwyraźniej tym zakładem zaraziłem pana Chlebowskiego hazardem, stąd ta afera hazardowa, w którą później się uwikłał. Zresztą zakończyła się jego kariera polityczna i w związku z tym, żeby była jasność, nie dostałem tego 1000 zł, także były szef klubu Platformy Obywatelskiej jest mi winny 1000. Ale oczywiście tu nie chodzi o ten 1000 zł, bo gdyby Platforma Obywatelska obniżyła podatki nawet o 0,5%, to i ja, i każdy z Polaków zyskalibyśmy nieporównywalnie więcej. I dlatego ja panie pośle, bardzo przepraszam, bo ja wiem, że pan jest gościem tego programu, ja powinienem zadać panu pytanie, ale pan rozumie, że nauczony tym doświadczeniem, no obawiam się, że znowu zostanę oszukany, bo pan Chlebowski no ale był... panowie, no nie musicie się zakładać, halo, pytanie może być. Ale tak, tylko że pan Chlebowski wtedy był przewodniczącym klubu Platformy, teraz nie istnieje, nie mogę się do niego odwołać. Pan wtedy dopiero zaczynał karierę poselską i nie wiadomo, jak długo ona potrwa, tymczasem osobą, która... jest odpowiedzialna od początku do końca za to, co się dzieje w Polsce, jest premier Polski Donald Tusk. Także pozwoli pan, że ja się zwrócę do pana premiera i mam nadzieję, że to nagranie dotrze do pana premiera, bo to pan obiecał, że pan obniży podatki i to pan podwyższył te podatki. I pan wie, że tutaj w tym programie co tydzień spotykają się młodzi ludzie, żeby rozmawiać z politykami. I pan wie, że ma pan stałe zaproszenie do tego programu, dlatego ja nie rozumiem, dlaczego od 4 lat pana tu nie było. Jeżeli ma pan odwagę stanąć oko w oko z młodymi ludźmi, często młodymi ludźmi, którzy głosowali na pana i się zawiedli, to bardzo proszę o przybycie do tego programu i odpowiedzenie na nasze pytanie. Jeszcze proszę internautów z Wykopu, Kwejka, Sadistika i tak dalej, żeby tak upowszechnili ten filmik, żeby premier Donald Tusk nie mógł zignorować tego zaproszenia. To ja tylko dla... to... To ja tylko dla porządku podpisuję się pod ponownym zaproszeniem dla premiera Tuska, bo nie wiem, czy pamiętacie, z pewnością także premier Tusk gościł w naszym programie. 4 lata temu. Ale był. Panie pośle, ja rozumiem, że pan chciałby... No, przejmuje warto pan długi się... Zbigniewa Chlebowskiego? Nie. Powoli, nie. Ale warto się do tego świadczenia odnieść chociażby. Proszę. Znaczy, to, że zakładanie się nie wyszło Zbyszkowi na zdrowie, to wiemy, więc tę sytuację bym pominął. Natomiast... za tydzień, w przyszłym tygodniu chyba, w piątek będziemy głosować ustawę, którą Platforma po raz kolejny wnosi o zlikwidowaniu finansowania partii politycznych z budżetu. Po raz kolejny powiedziałem. To jest chyba nasze trzecie podejście i jestem ciekaw i dobrze by pan zadawał to pytanie tym, którzy tu będą przychodzić po nas. Kto poza nami tę ustawę poprze? Bo myśmy raz doprowadzili do zmniejszenia finansowania partii politycznych o połowę, bo to był jedyny możliwy kompromis. Natomiast zobaczymy, co będzie teraz. Jesteśmy za tym, żeby skasować to finansowanie i zobaczymy, czy będziemy osamotnieni w tej walce, czy jeszcze ktoś nas poprze. To po pierwsze. Co do podatków. Wydaje się, nie chcąc bronić tutaj Zbigniewa Chlebowskiego, bo wtedy wszyscy tak myśleli. Nie tylko Zbyszek Chlebowski, ale myślę wszyscy. W 2007 roku, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie była dobra, nikt nie zakładał podwyższania podatków w żadnym z krajów. W żadnym. W 2008 stało się kilka rzeczy na świecie, których pewnie pan wie mimo młodego wieku. Zdarzyło się kilka rzeczy w Stanach Zjednoczonych, także w strefie euro, w zachodniej Europie. I były kraje, które nie obcinały podatków, obcinały emerytury czy wynagrodzenia. Do tego dochodziło. Przykładem Łotwa.
myśmy starali się zrobić wszystko, żeby ochronić polskie finanse, podnosząc VAT. Podnosząc VAT. Przyjmujemy to i wiemy o tym, żeśmy to podnieśli. I przed Polakami tłumaczyliśmy się także w kampanii w 2011 roku z tego kroku. To nie jest tak, że myśmy go podnieśli, myśmy się z tego nie wytłumaczyli. Natomiast pytanie jest zawsze, co za co? Bo można mówić pięknie, obniżmy podatki, natychmiast będzie tu raj. Nie znałem takiego kraju i nie znam takiego kraju, który wychodził z kryzysu, tego kryzysu, który poszedł po... O, mucha. Mucha. Po Lehman Brothers, który obniżył podatki i wyszedł z kryzysu. Raczej działało tu dokładnie odwrotnie. Większość państw starała się uratować swoje finanse. Można się z tym doktrynalnie, ekonomicznie nie zgadzać. Są dwie szkoły, jak wiemy, w ekonomii. Myśmy przyjęli tę szkołę. Dzięki temu Polska uniknęła recesji jako jedyny kraj w Europie. Panie pośle, panowie nie podwyższyli tylko VAT-u, podwyższyliście składkę rentową, podwyższyliście akcyzę, zlikwidowaliście mnóstwo ulg podatkowych. Jeżeli pan uważa, że to, co pan powiedział, ma zadowolić Polaków, którzy przez wasze działania połowę każdego roku pracują po to, żeby tylko opłacić podatki, a więc można powiedzieć, że są niewolnikami państwa. Jeżeli pan się Boga nie boi, żeby mówić takie rzeczy, to niech pan się przynajmniej internautów boi, którzy po pana występie pana zmasakrują w komentarzach. Dziękuję. To się okaże. Znaczy, warto się bać i ludzi, i Boga, bo wtedy jest się człowiekiem w miarę pełnym i kompletnym. Natomiast jeżeli ktoś myśli i sprzedaje taką tezę, że Polska ma najwyższe podatki w Europie i obciążenie kosztów pracy jest najwyższe w Europie, to radzę sięgnąć do danych i zobaczyć, gdzie się kończy obciążenie podatkowe w Polsce, a gdzie się kończy w innych krajach. Więc wtedy możemy mówić rzeczywiście, bo Polska nie jest liderem, jeśli chodzi o obciążenie kosztów pracy, nie jest liderem, jeśli chodzi o podatki. I pan doskonale o tym wie. Ale natomiast, ja tego nie powiedziałem, więc pan dyskutuje z tezą, którą sam pan sobie powiedział, żeby panu było wygodnie. To jest nieuczciwe, panie pośle, ale pan premier na pewno widzi, że stara się pan go obronić, także na pewno ma panu premiera. Mówimy się Boga obaj. Nowa prawica. Walić głową w ścianę. To jest najlepsze rozwiązanie na to, żeby zrobić dziurę w ścianie. Dobromir Sośnierz, Kongres Nowej Prawicy. Ja do pani Joanny. Też zdumiał mnie ten wpis na blogu, o którym mówił kolega z Młodzieży Wszechpolskiej. I troszkę za szybko się pani z tego wymigała, no bo ja również jestem zdumiony. Po prostu przecierałem oczy ze zdumienia. To też oświeciło kobiecinę tutaj na koniec. No niesamowite sprawy. Pani Joanna za tym, żeby dobrowolnie pracować w niedzielę z dodatkowym wynagrodzeniem. A czemu w takim razie nie przeczytałem dalej innych oświeceń? Myśli, że na przykład można rezygnować z płatnego urlopu, bo ktoś może sobie nie cenić wypoczynku, tylko chciałby więcej zarobić. Czemu nie można pracować powyżej 400 godzin w ogóle? Czemu nie można rezygnować z urlopów macierzyńskich? Czemu nie można w ogóle z umowy o pracę rezygnować albo z płacy minimalnej? Dlaczego tutaj pani nie pójdzie w tą stronę, tylko właśnie kiedy można mówić inaczej niż Kościół? Bo to jest chyba jeden z punkt zborny pani światopoglądu, że jakby Kościół, nie wiem, jak zamilkł, to skąd by pani w ogóle wiedziała, co ma pani mówić? Przede wszystkim to, co pan mówi, to jest stek bzdur, no, żeby to najdelikatniej ująć. Natomiast to, co ja mówię, to jest pewien spójny pogląd dotyczący swobód i wolności. Jeżeli ktoś chce pracować więcej, to pracuje. Przecież ludzie pracują w tej chwili niekoniecznie na jednym etacie. Są tacy, którzy pracują na dwóch etatach. No chociażby pan redaktor i ziemię uprawia i pisze. Ja w ogóle nie także... ja w ogóle ale nie można nie zrozumieć spotnego w związku z tym akurat tutaj ja jestem bardzo konsekwentna, ponieważ uważam, że kobietom należy dać prawo wyboru, czy usuną ciążę, czy ją donoszą, że ludziom trzeba dać prawo wyboru, czy chcą pracować w niedzielę, czy nie chcą pracować w niedzielę. Czy natomiast oczywiście jako profesor nauk ekonomicznych uważam, że bodźce ekonomiczne o charakterze pozytywnym są bardzo wskazane. Pani profesor, przepraszam, czy to znaczy, że dzieciom też należy dać pracę, czy chcą pracować w szwalni na przykład? Bo nie, wtedy akurat... Bangladesz wychodzi nam na państwo przemujące. No, tam są... jest wybór, czy... I cała Europa głosuje nogami, bo wszyscy kupują te tanie rzeczy, które są uszyte w krajach azjatyckich. To jest akurat to jest bardzo lewicowe, co pani mówi. W tej chwili prowadzimy akcję, żeby nie kupować właśnie tych towarów, które są... Czyli chce pani tym dzieciom wybór odebrać? To jest bardzo... Nie, te dzieci nie mają wyboru. Właśnie to na tym polega, że to rodzice z nędzy sprzedają dzieci lub je posyłają do pracy. No, to nie jest absolutnie no tak. Wybór dzieci. A może ci ludzie, co w Biedronce tam zasuwają, czy w innym dyskoncie w niedzielę, czyli też z biedy to robią.
a nie dlatego, że lubią. Tak, istnieje oczywiście coś takiego jak przymus ekonomiczny. Wcale nie twierdzę, że takiego przymusu nie ma. Natomiast no, jeżeli chodzi o pracę dzieci, to to raczej u nas, czy o w ogóle zmuszanie dzieci do różnych rzeczy, czy zachwycanie się, no to właśnie weźmy Powstanie Warszawskie i my się zachwycamy, że młodzi powstańcy biegali z karabinami, a równocześnie potępiamy w krajach afrykańskich, że się daje 13-latkom broń do ręki. No właśnie my mamy bardzo taki, jako Polacy niestety, taką niespójną ocenę, że uważamy, że różne rzeczy, które my robimy, to są cudowne i dobre i tym się należy zachwycać, a to, co robią inne narody, to złe. Tylko że to nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, ponieważ to jest nacjonalizm, to jest przeświadczenie, że my jesteśmy lepsi, a inni są gorsi. Natomiast pytanie patriotyzm, ale muszę to dodać, to jedno zdanie. Patriotyzm to jest przekonanie, prawica, że wszystkie narody są jednakowo dobre, czy jednakowo złe. I tyle. Prawica, proszę. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie profesorze, na swoim blogu napisał pan o dość niefortunnym postawieniu rzeźby czerwonoarmisty gwałcącego polską kobietę. Niefortunnym dlatego, że stało się to w miejscu upamiętniającym poległych żołnierzy radzieckich. Stwierdził pan, że dobrze, że ta rzeźba była i dobrze, że znikła. Tymczasem 12 listopada podpisał pan oświadczenie w obronie tęczowej Polski, z którego to wynika, że jest pan za tym, żeby tęczę na Placu Zbawiciela odbudowano. Czy nie uważa pan, że funkcjonowanie symboliki gejowskiej na placu o nazwie akurat Zbawiciela vis-a-vis świątyni jest też cokolwiek niesmaczne i prowokujące? Czy nie uważa pan, że po raz piąty odbudowywanie tej tęczy za pieniądze zresztą u polskich podatników jest tylko wodą na młyn, zarówno dla podpalaczy, jak i obrońców, którzy na przykład będą wylewać różową farbę na asfalt, co miało miejsce? I po trzecie, czy nie uważa pan, że Polski po prostu nie stać na kolejny absurdalny pomysł kolegów z pana partii, czyli stawiania podobnej tęczy w każdym polskim mieście? No ja wiem, że sroga zima idzie, ale koksowniki są chyba bardziej wydajne, a na pewno nie kosztują po 70 tysięcy. Więc już odpowiadam. Przede wszystkim tęcza nie została prawdopodobnie z żadną polityczną, ideologiczną intencją postawiona. Ja jej w ogóle nie kojarzę z ruchem LGBT, a nawet gdyby tak było, niczym mi to nie przeszkadza. Ja przepraszam, muszę się od razu wtrącić, bo oświadczenie, które pan podpisał, pierwsze zdanie jest takie. Podczas Marszu Niepodległości podpalona została tęcza, warszawski pomnik, symbol tolerancji, przede wszystkim wobec osób LGBT. Tak. Ostatnie zdanie. Wyrażamy solidarność z organizacjami LGBT, a także z tysiącami osób, które ukrywają swoją orientację ze strachu przed nastrojami społecznymi. Wielobarwna tęcza jest naszym wspólnym znakiem. Chcemy, by nas cieszyła i dodawała otuchy. Tak, takie... Jeszcze raz, ale szkoda czasu na te oklaski. Oczywiście tęcza nie została z takim zamysłem w ogóle skonstruowana. Tak jak, ale teraz tak jak, funkcjonuje, odbudowana tęcza. To jest ze mną spotkanie. Już. Nie z panem. Tak jak palma na Alejach Jerozolimskich nie oznacza, że teraz w Polsce będzie Palestyna, choć może ktoś ją tak zinterpretuje. Takie znaczenie polityczne tej konstrukcji, tejże tęczy nadali ci, którzy ją sukcesywnie palą. To oni uczynili z niej symbol tego, co chcą w niej zobaczyć. To, Przepraszam bardzo, ale budowanie tęczy w każdym polskim mieście jest również budowaniem symbolu. To po pierwsze. Teraz dzięki temu, że stała się ona przedmiotem przemocy, po prostu, to jest przemocy fizycznej i symbolicznej, została jej nadana takie znaczenie, wszyscy ludzie, którzy chcą, aby życie publiczne w Polsce było wolne i pokojowe i sprzeciwiają się przemocy, sprzeciwiają się nietolerancji, niejako wtórnie w takich okolicznościach przyjęli sobie ten obiekt, wykreowany do takiej roli przez prawicę, przyjęli sobie jako obiekt symboliczny. I ten list jest tego symbolem. Chcieliście, to macie. Od teraz ta tęcza będzie miała takie znaczenie, jakiego nie miała, ale chcieliście jej nadać. Nie ma tolerancji dla przemocy w przestrzeni publicznej. Natomiast jeśli chodzi o pańską uwagę o tym, że naprzeciw stoi Kościół, to tak jak tęcza nie jest powodem, żeby burzyć Kościół, tak i Kościół nie jest powodem, żeby niszczyć tęczę. To nie jest tak, że jak stoi jakiś obiekt, jakiś symbol, to on promieniuje na szeroką przestrzeń wokół siebie i ją zawłaszcza. Tak nie można przestrzeni miejskiej rozumieć, bo w ten sposób
sposób mogłaby ona zostać bardzo szybko zmajoryzowana, zdominowana przez jakąś opcję ideologiczną. Ja nie przypominałem, bardzo krótko. W związku z tym, że jest was wielu do zadawania pytań, umawiamy się na taką formułę, nie po raz pierwszy, że jest jedno pytanie i dopytanie ewentualnie. Na taką polemikę niestety dzisiaj nie ma czasu. Zaglądamy do poczty. Proszę. Prawica, bardzo proszę. Tyk Wącławski, Nowa Prawica. Panie pośle, jak PiS dochodził do władzy, to waszym głównym punktem programowym była walka z korupcją. I okej, założyliście CBA, udało wam się nawet wykryć parę afer, parę osób złapać, ale zupełnie zignorowaliście naprawę mechanizmów działania państwa na styku biznesu i polityki, czyli prawdziwe źródło korupcji, czego dowodem są kolejne wychodzące afery, które swoją drogą Platforma i SLD konsekwentnie zamiatają pod dywan. Stąd moje pytanie, czy jeśli teraz przejmiecie władzę, to macie pomysł na jakieś zmiany systemowe, które by odniosły skutek, nawet jeżeli po was kolejne czerwone pijawki dorwałyby się do władzy? Na pewno, kiedy wygramy wybory, walka z korupcją będzie jednym z głównych celów programowych Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że korupcja, ta korupcja, której jesteśmy świadkami, która w Polsce kwitnie pod rządami Platformy PSL-u, jest czymś, co znacznie ogranicza potencjał rozwojowy naszego kraju. W Polsce od 7 lat rząd stoi korupcją. Jest afera hazardowa, była afera Amber Gold. Była afera z OLT Express, jest afera z panem ministrem Nowakiem. Panie pośle, wasze pomysły. I do czego zmierzam? To będzie główny cel, aby tą pajęczynę powiązań polityków rządu PO-PSL, która zostałaby tworzona ze światem biznesu, z podejrzanymi różnego rodzaju osobami, ale też urzędników, bo ta ostatnia infoafera, której jesteśmy świadkami, gigantyczna afera, która powinna być jak najszybciej wyjaśniona, w nią są zaangażowani najwyżsi urzędnicy, wysocy urzędnicy poszczególnych ministerstw czy poszczególnych agentów rządowych, żeby z tym skończyć. Żeby Prawo i Sprawiedliwość będzie robić wszystko, żeby przywrócić normalną walkę z korupcją w Polsce i nie bacząc na to, czy to dotyczy ministra, czy polityka Prawa i Sprawiedliwości, czy nie. Jeśli nie zrobicie żadnych zmian systemowych w działaniu państwa, na przykład, nie wiem, zlikwidować jakieś koncesje czy zezwolenia, którymi kupczą politycy, czy też, no nie wiem, zlikwidować podatek dochodowy, którego unikanie jest źródłem korupcji w urzędach skarbowych, zmiana przetargów na licytacje. To są pomysły, które mogą zlikwidować korupcję. Na pewno. Samo gonienie nieuczciwych ludzi to jest coś, co może odnieść skutek w czasie, kiedy wy rządzicie, a nie skutek na długie lata. Już dlatego odpowiadam. Pytam o wasze pomysły w zmianach mechanizmu. Już odpowiadam. Pierwszy i najważniejszy pomysł to jest absolutne wprowadzenie transparentności, jeżeli chodzi o kwestie zamówień publicznych, jeżeli chodzi o kwestie systemowych rozwiązań dotyczących kontraktów rządowych, które są realizowane przez firmy, podmioty prywatne czy państwowe. I teraz tak, dlaczego to mówię? Dlatego, że warto też się pochylić nad jedną sprawą, która też w mediach niezbyt funkcjonuje, a ona pokazuje ten mechanizm. Czyli kto na przykład, czy wiecie, jaka firma wygrywała najważniejsze przetargi, jeżeli chodzi o Euro 2012? Firma Cam Media, która realizowała kontrakty pochodzące z większości ministerstw tego rządu. I teraz tak, jeżeli ich powiązana z ministrem Nowakiem, pisała o tym prasa. I teraz tak, jeżeli w moim przekonaniu to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie powinno się w sposób szczególny zmieni się funkcjonowanie przetargów, zmienić system przetargów w Polsce, wprowadzić większą transparentność, dostępność do opinii publicznej tego, co się dzieje w kontekście przetargów. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość kilka tygodni temu zwróciło się do KPRM-u, bo KPRM w kancelarii premiera też była zleceniodawcą tej firmy, czy być może była zleceniodawcą tej firmie kontraktów na Euro 2020, to czekamy od kilku tygodni czy od miesięcy i nie możemy się doczekać odpowiedzi. Wie pan, dlaczego? Dlatego, że mamy podejrzenie, że niejasność przetargowa w tej sprawie powoduje, że nie ma odpowiedzi na nasze... Z drugiej prawicy, bardzo proszę. Zjedli panią. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Proszę pana, jesteście za istnieniem i podnoszeniem płacy minimalnej. Oczywiście jest to w interesie jak zwykle tych najuboższych. Obaj dobrze wiemy, że to właśnie część tej grupy może na tym najbardziej stracić.
Bo wiadomo, że jeżeli zatrudnienie pracownika przekroczy jakiś próg opłacalności dla pracodawcy, to ten pracownik może być po prostu zwolniony. I moim zdaniem najuboższy to nie jest ten, który pracuje na płacę minimalną, tylko ten, który w ogóle nie ma możliwości zarobkowania. Rozumiem też wasze intencje, że no chcecie, żeby ludzie zarabiali więcej, więc chcecie zmusić pracodawców, żeby płacili im więcej. Tyle, że pracodawcy płacą więcej i to znacznie więcej, bo jeżeli ktoś na umowie ma 1600 zł brutto, to na rękę dostaje 1181 zł. Tymczasem ten pracodawca nie wydaje 1600 zł, tylko 1931 zł. Jest tam 750 zł różnicy, którą odbiera państwo, a na dodatek za chwilę odbiera jeszcze VAT i akcyzę. A już moim zdaniem największą hipokryzją jest to, że w chwili, gdybyśmy podnieśli płacę minimalną o 200 zł brutto, to pracownikowi dostałoby się zaledwie 113 zł więcej, natomiast 129 zł więcej odebrałoby państwo. Czyli ta podwyżka jest w zasadzie w interesie państwa, a nie tego pracownika. Czy nie uważa pan, że to jest, delikatnie mówiąc, nieuczciwe wobec tych ludzi? Czy uważa pan, że podnoszenie pensji ludziom jest nieuczciwe delikatnie? Podnoszenie w ten sposób proceduralny jak najbardziej, tak, w momencie, znaczy, kiedy pracownik tak naprawdę otrzymuje mniej niż na tej całej procedurze otrzymuje i zyskuje państwo. A pan reprezentuje partię liberalną jakąś pewnie, tak? Tak. Kongres Nowej Prawicy, okay. Nowa odsłona Janusza Korwin-Mikkego. Przepraszam, bo chciałem się zapytać, bo nie wiedziałem. Pan, no ale myślę, że wyraziłem to w taki sposób, że było to dosyć jasne. Niezwykle inteligentnie i błyskotliwie, oczywiście. Natomiast chciałem panu powiedzieć, no po prostu mamy różnicę w poglądach w tej sprawie. Ja po prostu uważam, że najniższa pensja powinna być podnoszona. Pan uważa, że można to zrobić inaczej, ale mam dla pana radę i dla pana partii, i dla pana młodzieżówki. Będą wybory już niedługo. Myślę, że pana partia wejdzie do parlamentu i po prostu będziecie swoje pomysły liberalne wprowadzali w życie. One mi się nie podobają, ale je szanuję. Ale rozumiem, że nie zgadza się pan z tym, że jeżeli podnosimy płacę minimalną, to część ludzi może wylądować po prostu na bruku lub w tej chwili, jeżeli ta płaca minimalna jest na takim poziomie, to część ludzi po prostu nie może się zatrudnić, ponieważ jest to powyżej progu opłacalności dla niektórych rodzajów pracy. Mam taką przyjemność, a to chyba jest rzadkie wśród polityków, że całe życie prowadziłem firmy, zwykle swoje i między innymi spółkę giełdową. Wie pan, ja panu gwarantuję, że można doprowadzić do takiej sytuacji, że podwyższenie ludziom pensji o 200 albo 300 zł nie spowoduje tego, że się zwolni 5 albo 6 pracowników, że można tak firmę prowadzić, że można płacić i ZUS-y. W tej jakby sytuacji prawnej i podatkowej, jaka jest, i płacić wszystkie świadczenia. W związku z tym ja pozostanę na swoich poglądach, przy swoich poglądach politycznych, że jednak pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, to trzeba zmniejszyć bezrobocie. Drugą rzeczą, którą trzeba zrobić, to dobrze by było wprowadzić podwyższenie. Panie przewodniczący, zaglądamy Nowej Prawicy, dziękujemy. Internet. Nowa Prawica, proszę. Panie pośle, ja również chciałem zapytać o pana działalność w Parlamencie Europejskim. Jest pan eurodeputowanym z przeszło 4-letnim stażem, więc zapewne zdołał pan doskonale poznać mechanizmy działania instytucji unijnych. O biurokracji czy o szkodliwym prawie moglibyśmy dyskutować tutaj godzinami. Jednak ja znalazłem na pańskiej stronie deklarację Polskiego Stronnictwa Ludowego z 2009 roku, w którym wyraźnie piszecie. Tylko proszę o fragment. Tak, deklaracji. Okay. Jasne. Mhm. Celem naszych działań w Parlamencie Europejskim będzie uproszczenie legislacji i poprawa jakości unijnego prawa, tworzenie przepisów przyjaznych dla ludzi oraz sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. Chciałem wobec tego, panie pośle, spytać krótko, co pan i pańscy partyjni koledzy zrobiliście konkretnie przez te 4 lata, aby powstrzymać zalewającą nas z Brukseli unijną biurokrację i szkodliwe prawo? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Oczywiście ja się zajmowałem w ostatnich 4 latach sprawami rolnictwa i reformy wspólnej polityki rolnej. Te nowe zasady wejdą od 1 stycznia 2015 roku. Gospodarstwa do 15 hektarów w Polsce
są zwolnione z tak zwanego zazielenienia. Nie będzie tam kontrole, nie będą się żadne kontrole odbywały. Nawet do tego stopnia, że raz na 5 lat taki właściciel gospodarstwa złoży wniosek o dopłatę i przez 5 lat będzie uzyskiwał ułatwienie. Ułatwienie i to naprawdę bardzo duże. Zwolnienie z pewnej mitręgi kontroli tego segmentu, a to stanowi około 80% wszystkich polskich gospodarstw. I to byśmy uczynili. I to jest jedna rzecz i rozumiem, to cię satysfakcjonuje, tak? Dobrze, dobrze. Pan poseł, że tak powiem, nie zaskoczył mnie swoją odpowiedzią. Ja widzę tam kolor zielony. Jak publicystów możecie się w poszukiwaniu elektoratu zderzyć z tą właśnie partią, Nowa Prawica, Korwin-Mikke? Konrad Gadomski, Nowa Prawica. Panie pośle, ja tak od jakiegoś dłuższego czasu obserwuję polską scenę polityczną i tak zaobserwowałem, że pan i moje środowisko, ja i moi koledzy z Kongresu Nowej Prawicy mamy bardzo wiele wspólnych, podobnych poglądów, ale zawsze jedna rzecz mnie dziwiła, mianowicie dziwiło mnie, że tak rozsądny i inteligentny człowiek jak pan tak bezkrytycznie i z taką wielką sympatią podchodzi do Unii Europejskiej. To jest ten dziwny twór, który odbiera nam suwerenność, który stoi nad góralem i mówi mu, jak ma robić oscypki, albo który ostatecznie, ostatnio, nie tak dawno temu, chyba największym absurdem się wykazał, kiedy ukarał polskich rolników za nadprodukcję mleka. Niech mi pan powie, skąd jest u pana taka miłość do tej eurokomuny nowoczesnej? Wie pan, ja nie zauważam u siebie jakiejś miłości. Mi się wydaje, ja tak rozumiem swoją postawę i tu być może faktycznie się różnimy, może znaleźliśmy ten punkt, gdzie ewidentnie się różnimy. Wydaje mi się, że podchodzę dość racjonalnie. Nie. I realistycznie, jeżeli by dzisiaj zaproponować, żeby Polska wyszła z Unii Europejskiej, ze względu na oczywiste absurdy, których jest mnóstwo, i zapewniam pana, że po 4 latach siedzenia w Brukseli i Strasburgu, nie mam tego w pamięci, ale możemy kiedyś zrobić we dwóch. Taki spis absurdów Unii Europejskiej, pewnie ktoś to już zrobił, jest ich więcej. Ale na końcu końców trzeba pojechać teraz na jeden dzień na Majdan i zobaczyć, jak to jest być gdzieś po środku. I nie wiedzieć, gdzie jaki guzik naciśnie Putin. Sprawy strategiczne muszą być brane pod uwagę. I muszą być brane pod uwagę kwestie, które dotyczą na przykład wspólnego rynku. Nie znajdzie pan poważnego, konserwatywnego liberała w Europie, który by uważał, że to nie jest ważne. Wiele elementów Unii, także jak pan się sam zastanowi i na chwilę zrezygnuje z retoryki, którą czasami nawet lubię, prawda? Ale tak na racjonalnie. To sam pan przyzna, że na przykład takie rzeczy jak wspólny rynek, to są przecież pozytywne wartości, prawda? Oczywiście, że tak, ale jest coś takiego jak strefa Schengen, która od Unii Europejskiej jest niezależna i w jej ramach można by budować jedną wielką strefę wolnego handlu, wolnego rynku. Nie potrzebujemy do tego setek tysięcy urzędników brukselskich, którzy zarzucają nas nowymi przepisami bzdurnymi. No widzi pan, czyli w ciągu 5 minut uciekliśmy od hasła wychodzenia z Unii. Natomiast możemy dyskutować, jak ona ma wyglądać, czego ma dotyczyć, jak daleko powinna sięgać Unia. Na ile nas stać dzisiaj, żebyśmy sami zaspokoili wszystkie potrzeby naszych obywateli? Musimy sobie na te pytania uczciwie odpowiadać. Stowarzyszenie... Nowa Prawica ma ochotę polemizować? Ja chciałem jeszcze wrócić do tego magicznego biliona i tej hipokryzji, o której cały czas tutaj rozmawiamy, ponieważ nie odpowiedział pan koledze z SLD. Czy jest pan w stanie obiecać, że nie podniesiecie podatków, nie wprowadzicie jakichś nowych podatków pośrednich lub bezpośrednich, żeby wyciągnąć ten bilion od obywateli. Od obywateli, od małych i średnich przedsiębiorstw, od korporacji, od bankowców. Jeżeli chodzi o podatki, no to jedyne, które mogę powiedzieć, bo to jest oczywiście sprawa jasna, to zastanawialiśmy się nad opodatkowaniem tych, którzy mają największe dochody. Generalnie ta sprawa podatkowa ma dwa wymiary. Pierwszy to jest zniesienie przez nas, mówię tu wprost, trzeciego progu podatkowego i drugi, a jeszcze przed tym był krok, kiedy tak zwany CIT, czyli od działalności gospodarczej 19% dla przedsiębiorców zaproponowało SLD. Więc tutaj musimy złapać się za rękę, bo obniżyliśmy podatki zarówno SLD, jak i Prawo i Sprawiedliwość. I to jest jedno. Natomiast nie mówiliśmy nigdy o VAT-cie, nie mówiliśmy o innych podatkach, nie mówimy o podatkach typu podatek katastralny, o których cały czas gdzieś tam w kuluarach mówi Platforma Obywatelska. I mówimy o tym, że ten podatek, który dzisiaj ma system podatkowy, który ma dzisiaj takie, a nie inne wymiary, nie zostanie zmniejszony. Co najwyżej może być dodatkowy próg podatkowy zdecydowanie dla najlepiej zarabiających. Tylko czy pan sobie nie zdaje sprawy z tego, że jeśli opodatkowuje się tych najbogatszych, to zawsze jest ten koszt przerzucany na konsumentów. I to konsumenci zapłacą, czyli każdy z nas zapłaci za to, że państwo podniesiecie podatki. A czy pan sobie wyobraża państwo, które funkcjonuje bez podatków?
Jeżeli pan mi pokaże jedno takie, to ja będę poza Sudanem Południowym czy Czadem. Tam nie ma żadnych argumentów, że ktoś jeszcze czegoś nie zrobił. Czy to jest argument, żeby nie spróbować podczas pierwszy raz? Ja proponuję jedną rzecz, panie senatorze. To już był argument demagogiczny. Tu nie jest mowa o podatkach, tylko o podnoszeniu podatków. Proszę bardzo. Dawid Lewicki, Nowa Prawica. Panie profesorze, jakby tak spojrzeć na pańską karierę polityczną, to myślę, że rację mają ci, którzy mówią, że na tym politycznym wietrze zmian wybrał pan rolę chorągiewki, niestety. Ale skoro tak, to jak to jest, że jest pan doradcą prezydenta, który uważał się jeszcze niedawno za konserwatywnego liberała? Roman Giertych idzie jeszcze dalej i mówi, że prezydent realizuje w jakimś stopniu tradycje endeckie Ruchu Narodowego. A z drugiej strony jest Jarosław Kaczyński, który mówi, że jest bardzo prosocjalny, który według Adama Michnika jest prawdziwym polskim patriotą. I chciałbym zapytać, czy widzi pan jakieś szanse współpracy z PiS-em? A jeśli nie, to poprosiłbym może 2-3 argumenty na przekór temu, że z PiS-em się nie da współpracować. Chodzi mi o argumenty jakieś programowe, a nie o wzajemne animozje. Ja nie wybieram się do PiS-u, więc nie mam żadnego argumentu. Natomiast absolutnie sobie wyobrażam, że może stać na czele państwa prezydent Komorowski, a premierem może być premier z PiS-u. Konstytucja zobowiązuje prezydenta do lojalnej współpracy z większością rządową. Zły to prezydent, który by chciał swoje stosunki z większością rządową układać według swoich osobistych, prywatnych przekonań. Konstytucja wymaga od prezydenta, żeby on w relacjach... Ja mówię o kwestiach programowych, panie profesorze. Ale... Czy nie widzi pan jakiegoś dużego prawdopodobieństwa między tym, co robi Platforma, co obiecuje PiS i jak działał PiS? Czy uważa pan, że PiS jest takim domknięciem okrągłego stołu? Nie. Wie pan, ja akurat jestem o okrągłym stole dobrego zdania. Oczywiście może się marzyć komuś scenariusz syryjski, libijski, egipski jako sposób wychodzenia z autorytaryzmu. Ja wolę poprzez okrągły stół niż poprzez tego rodzaju rewolucję. I myślę, że to, czy jesteśmy na lewicy, czy na prawicy, to lepsza to jest droga dla wielomilionowego społeczeństwa, żeby wychodzić z dyktatury przez porozumienie niż przez krwawą rewolucję. Bo oczywiście ci, którzy wygrają, potem obejmą władzę, to oni się cieszą z takiej rewolucji. Ale ci, którzy głowę położą, ci syryjscy uchodźcy, to oni się za bardzo z rewolucji moim zdaniem nie cieszą, chociaż oczywiście dyktatury Asada mają w głębokiej pogardzie. Więc tak proponowałbym z umiarem o tym okrągłym stole jako czymś fatalnym, co Polskę dotknęło, bo myślę, że zbrojne przejęcie władzy przez opozycję solidarnościową w konfrontacji z silnymi strukturami państwa komunistycznego nie byłoby takim rozkosznym wizerunkiem dla Polaków. Ale wie pan, ja nie rozumiem tego pytania, bo to nie jest pytanie do... Ja w ogóle nie mam żadnych ambicji. Ja już jestem partyjnym, politycznym emerytem. Doradzam prezydentowi i ja już politycznych żadnych ambicji nie mam. Natomiast pańskie pytanie w ogóle nie wiąże się z funkcjonowaniem urzędu prezydenta. Ale ja nie mówiłem o urzędzie prezydenta, tylko o panu jako człowieku, który zmienia te poglądy. No bo będąc PZPR, później będąc w Unii Pracy... A z drugiej strony popiera pan prezydenta, który uważa się za konserwatystę, no to jednak to troszeczkę nie przystoi proszę się nie gniewać. Tak? A Jarosław Kaczyński wydaje się być bardziej lewicowy niż pan. Proszę się nie gniewać, to jest naprawdę argument merytoryczny, a nie inwektywa. Pan ma mylny wizerunek instytucji prezydenta. Prezydent to nie jest szef, to nie jest premier, to nie jest szef rządowej większości, która ma mniejszość przeciwko sobie z opozycji. Prezydent jest od wszystkich. Prezydent owszem ma swoje prywatne poglądy, ale w urzędowaniu się nimi nie kieruje. Natomiast ja już nie mam, ja już nigdzie się nie wybieram, wie pan. Ja oczywiście, że panu zazdroszczę życiorysu i znaczy, wieku może bardziej, tak, panie profesorze? No nie, no życiorysu, że pan ma całe życie przed sobą. Pan będzie żył znacznie spokojniejszy. Życzę panu, żeby pan żył znacznie jakby spokojniejszych i niezmuszających do różnego rodzaju wyborów w czasach. Rzeczywiście w tej wolnej Polsce, która jest dzięki wielkiemu ruchowi Solidarność, nie dzięki PZPR, w której ja byłem, ja przyznaję historyczną zasługę i z szacunkiem się zwracam do... Doskonały moment na życzenia na koniec roku, panie profesorze. Tak. Zamykamy ten wątek. Chcę tylko powiedzieć, że jedną rzecz, że zobaczymy jeszcze takich wyborów. Pana życie zmusi. Daj Boże, że pan był w jednej żonie. Ja akurat jestem stały w małżeństwie. Od 42 lat jestem w tym samym. A w polityce wybierałem inaczej. Ale nie mam do siebie pretensji, że ciągle nie jestem w PZPR-ze. I bardzo dobrze, że już nie muszę być w PZPR-ze.